Pytaj się strażnika. Czego by tu zacząć? Zaczniemy tak. Od upominku, od Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa. Bardzo dziękuję. Ponieważ wiemy, czym się pan interesuje. Wiem. Pozwolę sobie podkreślić ostatnią stronę u dołu. Na okładce zewnętrznej. Zewnętrznej. Na zewnętrznej okładce mamy zamiar, że nas pan wesprze tam przy rozliczaniu tego projektu. Znaczy, z największą chęcią, ale... Ale rzucił pan tam robotę, rozumiemy. Nie spojrzałem jeszcze na to. Czytałem od góry i myślałem, że to chodzi o gminę, a tu... Nie. Nie, oczywiście tak. Zupełnie. A wniosek został już złożony o płatność? Proszę? Wniosek o płatność został już złożony? Nie, czekam jeszcze na urząd skarbowy, żeby nam był łaskawy odpowiedzieć, czy jesteśmy... A do kiedy państwo mają składać wnioski? No już niedługo będziemy rozliczać ten wniosek. To jeżeli państwo nie będą mieli za mało czasu, to proszę złożyć wniosek o aneks. Tak. Ale my to już ćwiczyliśmy. Tak? No, okej, dobrze. Mamy przećwiczone. Romek plus. No, drugi. Drugi temat. Razem tak. Duży. Co z pana związkami z Mieczewem? Wyciąg z rejestru mieszkańców w połowie XIX wieku. Mutko. Czy to pana krewni? Powie, że tak. Z tego co wiem, bo już się dowiedziałem, ci państwo Mieloch wywodzili się źródłowo spod Śremu. Generalnie wszyscy, o których pytam, gdzie te na dalsze korzenie skąd się wywodzą, mówią, że spod Śremu. Więc jeżeli to jest spod Śremu, to są moi krewni, ponieważ spod Śremu żeśmy się tak powiem. Dobrze, to drugi plus. Romek. Kandydat o trzeci plus, Romek. Trzeci. Kandydat z Mieczewa. Trzeci. Dobra. A jeszcze dodam, że jak jest mapa nazwisk, to generalnie właśnie to jest Śrem, Poznań i te okolice. I teraz byśmy raczej chyba oczekiwali od pana, żeby nam pan przedstawił siebie. I najbardziej nas interesuje kontekst, kto za panem stoi. To znaczy komitet wyborczy, jaki jest silny? Czy kandydaci na radnych to są radni, którzy byli już radnymi, czy to są same nowe osoby? Jak został ten komitet wyborczy powołany? Co spowodowało, że ten komitet wyborczy się stworzył? Dlatego, że no nie da się ukryć, że jest pan chyba najmniej znanym kandydatem. I dlatego właśnie chcielibyśmy wiedzieć tak troszeczkę od podszewki, skąd się wziął ten pomysł w ogóle, żeby kandydować w kontekście wsparcia i zaplecza. Znaczy, czy najmniej znanym, to mam nadzieję, że się okaże. W Mieczewie na razie najmniej znanym. No to tak, w Mieczewie to przyjmuję. Nazywam się Przemysław Mieloch, mam lat 44. Małżonkę, która jest dyrektorem gimnazjum w Luboniu, córkę licealistkę i syna ucznia szkoły podstawowej. W Mosinie mieszkam od lat 19. Wyżeniłem się w Mosiniankę. Od 12 lat pracuję w urzędach. Przez 7,5 roku pracowałem w Urzędzie Gminy Komorniki, gdzie zajmowałem się sprawami, nazwę to, strategicznymi. To znaczy redagowałem strategię rozwoju Gminy Komorniki, przygotowałem, w sensie stworzenia, potem aktualizowałem wieloletni plan inwestycyjny. Pracowałem przy tworzeniu strategii budowy dróg gminnych na lata 2009-2018 i to jest realizowane. Dalej pozyskałem pieniądze unijne na halę sportową widowiskową w Komornikach. No i pozyskiwałem też środki dla szkół w Komornikach, co potem przełożyło się też na pozyskiwanie środków dla szkół w Mosinie. Teraz jestem sekretarzem Rady Rodziców w Dwójce ze synkiem, a jak córka chodziła do posłówki, to byłem przewodniczącym Rady Rodziców w Jedynce. I wtedy jako rodzic pomagałem szkole w Jedynce pozyskać środki kuratoryjne na monitoring. I to się udało i pierwsze urządzenia monitoringu w Jedynce to właśnie z tego projektu. I w tymże samym roku był też konkurs ogłoszony na zajęcia dodatkowe. No, przygotowałem we współpracy z dyrekcją ten projekt. To był projekt na kwotę kilkunastu tysięcy złotych, gdzie były trzy
że powiem, rodzaje zajęć. Zajęcia sportowe, jedne dla dziewczynek taniec, dla chłopaków piłka nożna. Były zajęcia rozwijające i były zajęcia takie wspomagające. No i to mi się udało zrobić wtedy, kiedy pracowałem w gminie Komorniki. Od 1 kwietnia, roku 2010, pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, tak, zajmuję się wdrażaniem programu obszarów wiejskich. No, w ramach tego programu. Plus. Już jest ten plus zapisany. W ramach tego programu najwięcej wniosków unijnych, jakie złożyła gmina, to właśnie w ramach tego programu. No i to jest podobnie z innymi gminami też w ramach tego programu składają wnioski i to obsługujemy. Ja osobiście zajmuję się analizą przepływów dokumentów, finansów, obliczam możliwości pozyskiwania nowych środków przez lokalne grupy działania. Lokalne grupy działania, zanim złożą wniosek o kolejny nabór, no to ja im liczę tak na przykład, tak? No i dokonuję tego typu analiz. To jeżeli chodzi o moją pracę zawodową. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to już jak mówiłem, byłem przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 i w tym czasie no, udało się pozyskać te środki z tych dwóch projektów, o których mówiłem. Dodatkowo podjęliśmy starania o to, aby było odtworzone gimnazjum w Jedynce, bo przez jakiś czas gimnazjum było tylko w szkole podstawowej. Z pewnym oporem, tak powiem, po pewnym czasie, po zebraniu 700 podpisów i po wsparciu już nieżyjącej świętej pamięci pani dyrektor Dalkę, która wiedząc, że się narazi władzy, że powiem, stwierdziła, że mamy jako rodzice pomysł słuszny, nas poparła. I po półtora roku udało się doprowadzić do sytuacji, w której radni przegłosowali powstanie gimnazjum. Przy czym było jeszcze tak, że tutaj władza samorządowa chciała zrobić zespół szkół, ale to w tym momencie nie chodziło o racjonalność, że tak powiem, funkcjonowania, tylko chodziło o to, żeby powołać nowego dyrektora, żeby pani dyrektor Dalka po prostu nie była dyrektorem. No i w tym momencie było posiedzenie sesji Rady Miejskiej, na tej samej sesji, kiedy przyjęto uchwałę o powołaniu gimnazjum. Chwilę później była podejmowana uchwała o powołaniu zespołu szkół. Czyliśmy starania, żeby radni tego nie przegłosowali. Pani burmistrz była pewna, że przegłosuje i wynik był 10-10, jeden wstrzymujący. Czyli nie przeszło. Czyli jest pan zapewne na bojach z ekipą dotychczasową. Tak, jest. I mieszka pan tyle czasu, ile pani burmistrz rządzi? Nie. Pani burmistrz rządzi 12 lat, a ja mieszkam 19. A, 12 lat na w ostatniej pracy. W bojach, tak. Jestem zaprawiony z panią burmistrz. A kontekst Komitetu Wyborczego? To wszystko zaczęło się, znaczy tak, od 3 lat zmieniłem miejsce zamieszkania. Wcześniej mieszkałem na ulicy Słowackiego w centrum. A teraz pan reprezentuje, który teraz mieszkam za Barwą. Czarneckiego i w pobliżu piekarni Renmek. Tam między Topolową a Targową. Tam, gdzie się rozwija infrastruktura drogowa. Tak. Tam, gdzie ma być budowana kładka na cmentarz. To znaczy, infrastruktura się rozwija, raz na pół roku się rozwija wał ziemny, tak, bo się przesypuje ziemię, tak, i wyrównuje dziury i to jest faktycznie tak, bardzo tak, dwa razy z roku. Znów kandydat na burmistrza, który ma dziury. Czarnokuś obsłużony, to teraz czas na tamte. Nie obsłużony. No, jak nie obsłużony? Dwa budżety poszły na Czarnokuś. Jakie dwa budżety? A te dziury co są, to co? No to znaczy, że liche budżety, no, ale my nie mamy nic. Jak dziury są wycięte. To tylko za dylatację. Ale to jest tylko specjalnie pani tak burmistrz jest zrobiona droga. Także zaczęło się od tego, że tam zacząłem mieszkać i tam mieszkam od 3 lat. Ja na razie mogę prosić o jakiś kubeczek albo o to. No to herbata jest tak słaba. No. Tak? Mówi pan? Tak? Ale ja dam na zdrowie. Kolejny raz. Od 3 lat. Natomiast od pół roku zmienił się zarząd osiedla. Zmienił się zarząd osiedla i szefem osiedla został pan Tomasz Łukowiak.
I pan Tomasz Łukowiak poprosił mnie o pomoc. Czy mógłby tam pomóc w czymś? Nie jestem członkiem zarządu osiedla. Powiedziałem, że tak. W bojach jestem zaprawiony. W różnych bojach, tak. Także z wielką chęcią pomogłem, aż pomagałem. No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać na temat wyborów, że może coś dalej, może coś więcej. No i tak się zaczęło. Zaczęło się właśnie tutaj w zarządzie osiedla za barwą. Tak jeszcze żeśmy sondowali, tak, może, może kogoś poprzemy, tak, może kogoś nas poprze. To takie, takie, że tak powiem, badanie terenu. Potem się okazało, że właściwie to no nie ma kto, tak? No bo nie ma kogo, tak? Nie ma kogo. Natomiast nie byliśmy za tym, żeby popierać pana Jana Marciniaka, gdyby zechciał jeszcze raz. No więc stanęło na tym, że my sami, tak? I że no w związku z tym, że mam to doświadczenie, no to ja. No to kiedy to się zaczęło dziać, że pomysł, że to ja, no to wtedy doszło do takiej sytuacji, gdzie że powiem, no skontaktowała się z nami grupa młodych osób, które przed 4 lata testowały z panem Janem Marciniakiem. To jest pan Paweł Przybył, który był radnym nie tej, tylko poprzedniej kadencji. To jest pan Michał Kleiber, który kandydował i nie wszedł. I w ramach tej grupy był też Tomasz Łukowiak. Nie wszedł, mało im brakowało generalnie rzecz biorąc. Czy to jakiś związek ma z tym, że pan Marciniak się wycofał, czy to były rozmowy jeszcze... Nie, to jeszcze było przed. To jeszcze było przed. Wtedy jeszcze pan Marciniak miał być kandydatem. No, że mógł być ewentualnie. Hmm. No i potem to się tak rozstało. Tak naturalnie. Siłą rozpędu. Tak naturalnie, tak. To mamy kontakt z tym. I teraz tak, jeżeli chodzi o kantów radnych, to... No jest pan Tomasz Łukowiak, który jest szefem osiedla. Jest pan Michał Kleiber, który mieszka... jak to określić? No, mieszka na Strzeleckiej, o tak. Mieszka na Strzeleckiej musi. Jest pan Paweł Przybył, który startuje z Czarnokórza. Jest pan Czesław Tomczak, który jest właścicielem sklepu na ulicy Słowackiego, taki najbardziej znany w Muślinie, tam w centrum. Sklep taki mały, tani, spożywczy, dobry. Mieszkają obok. A człowiek taki bardzo, taki zacny. Dalej jest pani Wanda Bech, która startuje z okręgu numer 20 i która jest, że powiem, najstarszą z naszych kandydatek, czy w ogóle kandydatów. Natomiast jest to taka bardzo przebojowa, energiczna osoba, która mimo tego, że na emeryturze dalej pracuje, ma pasję taką historyczną, wojskową. Wiemy. Bywa u nas. O, no to. Napisała kryminał. Tak, tu go prezentowała. Okej, to jednego radnego przynajmniej znamy na dobrze. I radny nazwę. Dalej jest pan Arkadiusz Cebulski, który jest najbardziej jedynym właściwie, najbardziej znanym szefem w Muślinie oraz szefem klubu tego motocyklowego. Tego, co na szeroko na wąskiej taki hałas robi. Tak jest. Nie wiem, czy to jest plus akurat. No jakaś pasja, tak? Jakaś pasja lepsza taka niż inna. Mały plus. Taki 3 ramienny. Lepsza taka niż inna. Dalej jest pan Paweł Orzeński z Rogalinka, który jest właścicielem sklepu spożywczego. Jak się jedzie tutaj do Mieczewa, to po prawej stronie przed skrzyżówką ze światłami. Tam mieszka. Dalej jest pan Piotr Jurkiewicz, który mieszka w Czapurach i to jest radca prawny, który miał epizod pracy w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Zdrowia, a to tam początek lat 2000. Ten rejon pracował przez 4 lata w Zarządzie Mienia Komunalnego w Poznaniu. No i teraz od iluś lat jest radcą prawnym, zajmuje się obsługą dużych firm. Dalej. Ale to generalnie są raczej biznesmeni, tak? Raczej osoby związane z jakimiś działalnościami gospodarczymi. Znaczy generalnie samodzielne, tak? Znaczy w tym sensie, no właśnie tak, że... Nie na etatach gminnych. Nie. Nie ma żadnego nauczyciela. Nie wiem, czy dobrze, czy źle.
Nie wiem, nie wiem. Minus, minus? Zastanowimy. Przemyślę kółko. No ale to są po prostu osoby niezależne, znaczy niezależne od władzy w żaden sposób. Ale tak się mniej więcej spodziewaliśmy takiej odpowiedzi i teraz chciałbym wiedzieć jednak, jak pan widzi szansę, bo no, zrobiliśmy tutaj jakąś ankietę i liche 10% wychodzi. Mieczewie. Mieczewie. Gdzie nie jestem znany. No to mam nadzieję, że jak będę znany bardziej, to to nie będzie. A to już trochę mało czasu zostało. No ja wiem, ja wiem, ja no, to rozumiem. Znaczy takie realistyczne podejście do sprawy. Myśli pan, że to bo radni to rozumiem. Okej. Okay. A w sprawie kandydowania na burmistrza? Znaczy ja powiem tak. Przed pierwszą turą muszę wejść, inaczej, muszę wejść do drugiej, tak. I jestem znany w mieście. Po prostu. My właśnie tych realiów mosińskich nie i jestem znany w mieście, bo powtórzę, byłem szefem Rady Rodziców jednej szkoły, teraz jestem sekretarzem Rady Rodziców w drugiej szkole, właśnie publikacje historyczne, tak wydaje. Czyli potencjalnie przejście przez pierwszą turę spowoduje już, że Mosina... Tak, jak przez pierwszą turę, to wierzę, że wygram w drugiej. Inaczej, wydaje mi się, że łatwiej mi będzie... Którego kontrkandydata pan w tej drugiej widzi? Krzyżanowskiego. Wydaje mi się, że trudniej nie jest pan wystawiony przez Krzyżanowskiego, żeby rozbić głosy opozycji? Której opozycji? Całej pozostałej. To ja nie wiem, czy nie jest na odwrót. Ja nie wiem, czy nie jest na odwrót. No, moje funkcjonowanie w gminie i to, że zajmowałem się paroma sprawami, gdzie miałem, że tak powiem, na pieńku z panią burmistrz, to raczej wyklucza. No to co pan zrobi, jak pani burmistrz dostanie się do sejmiku? Znaczy to powiem. Do powiatu. Tak, tak. On do powiatu się dostanie i będzie pan musiał z nią współpracować. I co wtedy? To znaczy, no trzeba będzie. Niech pani burmistrz, niech pani Springer spróbuje nie pracować. Tak, bo wtedy to jako burmistrz będę miał zawsze inicjatywę, tak? Odbieram powiat jako instytucję, która zrzuca robotę na gminę, a pieniądze od gminy pożycza. W związku z tym będzie raczej to jednokierunkowe działanie. Znaczy ja myślę tak, że tam to zależy, czy wejdzie do zarządu powiatu, czy też nie. Jeżeli nie wejdzie do zarządu powiatu, tam jest starosta, tam są wiceserostowie i to jest... Myśli pan? Myślę. Okej. No przecież nie wydaje mi się, że to po pierwsze, a po drugie, no gdyby chciała szkodzić, gdyby nie chciała pomagać, no to... Mieszkańcy gminy Mosińskiej, no nie pomaga. No ale ona jest z murowanej gośliny w końcu. No wiem. No. Tak, kategoria bardziej ciekawostek. Tak. Co pan zrobi, jak w sobotę 15 się odbędzie rada? Zwołana będzie rada w Mosinie i pan taki pasztet wysmażał, że pan nie pozbiera w poniedziałek po wyborach? Ja nie rada w sobotę. No to może być przecież zwołana jeszcze rada w sobotę. Tak jest złożony terminarz wyborczy, że kadencja trwa. Ale co mogą, co może rada mi zrobić? No nie wiem, mogą podzielić budżet. Mogą nowe wydatki ustalić. A niech dzielą, niech robią. Jest, ale to jest tak, budżet się zatwierdza z końcem grudnia, tak? Mhm. Jako burmistrz. Ale to zmienię. Jego pan nie będzie go pan zmieniał. Nie, nie, po prostu to zmienię. Po prostu to będą nowi radni. Czyli spokojnie pan do tego podchodzi. Że w sobotę jeszcze może być światło, gminy się bardzo robią to, co idzie to odrzucić. Jeszcze raz na wózko. Dobra, to przechodzimy w takim razie do spraw tych takich ogólniejszych, budżetowych. Czy w tych kategoriach budżetowych ma pan jakieś inne niż pozostali pomysły na przychody, nowe, jakieś świeże? Znaczy, mam inne niż pozostali, ponieważ mam inne doświadczenia życiowe. Dlatego tak szczerze powiedziawszy z zaciekawieniem słuchamy, bo pan ma w swoim życiorysie miejsca takie, które mogłyby spowodować, że w tej gminie coś by się zaczęło dziać. Mam doświadczenia pracy w gminie Komórniki. Pracowałem tam, zajmując się takimi strategicznymi rzeczami, ale też, co chyba nawet ważniejsze, zostałem tam, że tak powiem, przez urząd wychowany. To znaczy wychowany racjonalnego myślenia, tak. No, ale pierwszy wójt. Ale wychowała pana gmina, która jest wysokodochodowa. No, pan trafi do gminy, która jest. No to tak, ale to znaczy. Ledwo śpiąca. To znaczy, że ja mam w tym momencie takie pewne, tak powiem, skrzywienie, żeby myśleć właśnie o tym wysokim dochodzie. Wiadomo, że my w Mosinie nie zrobimy drugich komornik i nie o to chodzi. Kurnika też nie. I nie o to chodzi.
ale jest tak, że nasz budżet jest niedociążony, czy niedowartościowany, czy ma braki po stronie podatków od strony firm. Siedzib. Każdego metra można kwadratowego. Przymusić firmy, żeby zamiast magazynów miały siedziby? Widzi pan Nie, ja powiem tak, siedziby to jest... To jest dochodowy. To jest rzecz wtórna. A tak ma pan tylko nieruchomości. No tak, 22 metry od każdego, 22 zł od każdego metra. To dochodowy byłby też ciekawy. Nie? Ja powiem tak, co do dochodowego, to u nas żadna centrala niestety raczej się nie zlokalizuje. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, jeżeli chodzi o powierzchnię, no to właśnie tu o to chodzi. W komunikach tam też nie ma central firm. Tam jest powierzchnia generalnie, tak? Tam są średnie firmy, które są miejscowe albo które się tam zlokalizowały. Natomiast tak naprawdę te największe, to one mają tam swoje jakieś oddziały. Dobry magazyn to dobra droga. Jak tutaj to pogodzić? S5 w Stęszewie, 11 w Kórniku, a w Mosinie co? No właśnie o to co chodzi. Co to za magazyn? Znaczy to jest tak. Jednak mimo wszystko ten słynny Anton Rohr się zlokalizował, tak? Mimo tego, że nie ma tych dróg, tak? To znaczy, że jeżeli znaleźć grunty, czy obszary, tak, pod aktywność gospodarczą poza samym miastem, tak, to tym chętniej by przybyli, tak, niż w centrum miasta, tak? Na przykład w Mieczewie. No nie. Blisko Kornika. Ale prowokuje do Mieczewa. To znaczy, no dlaczego nie? Co? Minus. No, oj, jak stąd do Kórnika. Pomyśliłem, że widzę to pana. Znaczy, jest tak. No, przez Mieczewo przechodzi droga, taka jaka przechodzi, tak? Tiry przejeżdżają, tak? Już nie, bo to jest do 20 tysięcy zakaz. A tam. Jeżeli przejeżdżają, to nie legalnie. Tam jest na moście. Czyli od Mosiny nie dojadą. Ograniczenie masz już w Kórniku. Nie, ale od Mosiny nie dojadą, bo nie dadzą rady. Natomiast tutaj mogą ewentualnie zmienić. Nędza. Nędza. Tu się nie da wcisnąć. Trzeba będzie to robić inaczej. Tak. Tak czy inaczej. Trzeba o tym myśleć, bo jeżeli się o tym nie pomyśli, to znaczy inaczej. Kiedy czytałem taką analizę, jakiegoś tam analityka w internecie. I on pokazał, że mamy okresy wzrostu i spadku bezrobocia. I to są cykle 10-letnie, czyli mamy spadek bezrobocia 5 lat, potem wzrost 5 lat i tak dalej, i tak dalej. Teraz jesteśmy na początku cyklu znowu spadku bezrobocia, czyli jakiegoś tam wzrostu koniunktury. Jeżeli my teraz tego okresu nie wykorzystamy na to, żeby, jak jest ta skłonność jednak do jakichś inwestycji, jeżeli my tego nie wykorzystamy, żeby pozyskać firmy, tak to za 5 lat tu u nas w gminie będzie tragedia. Będzie tragedia, bo już teraz jest tak, że często budżet jest niezamykany, tak? Jest upychany kolanem przez sprzedaż gruntów, a grunty nie rosną na wierzbie ani na gruste, tak? Tylko po prostu jak się je sprzeda, to już ich nie ma. Co, tak? Będzie pan tak odważny, żeby taką spalarnię opon stawić? W życiu. W komornikach. Jaka była pana opinia? W komornikach, gdyby ktoś pomyślał o spalarni opon, to byłby wywieziony. Byłby wywieziony po prostu. Tak. Okay. Tam są działalności gospodarcze, ale tam z góry w planach określono, że to są działalności, które nie stanowią obciążenia dla środowiska. I tam nie ma. Tam w ogóle nie ma problemu. No niby ROR też nie jest obciążenie, macie tir za tirem. No to jest kwestia tej lokalizacji. Jest kwestia tych dróg, których tam nie ma. A co z barwą przy okazji? No, z terenem? Znaczy no tam już trwa. Tam już ktoś to kupił. Zabudowa czy? Tam raczej jakiś market będzie niestety. Market. O, fajnie. Kolejny. Rewelat. A może markety tam ulokować w Mosinie? No nie. Bo czemu? My... To też muszą dojechać. Bo no, ale to my... jeden tir w tygodniu. Bo my w tym momencie no, naszych własnych miejscowych przedstawicieli handlu po prostu zniszczymy, no więc nie o to chodzi. Co więcej, ci miejscowi przedstawicieli handlu no to tutaj zarabiają, tak, mają jakieś tam dochody. My mamy z tego udział w tych ich dochodach, a żadnego udziału w dochodzie z Tesco nie mamy, bo wyciągają te pieniądze na zewnątrz. No dobra, ale to firmami, jeżeli nie będzie tych dodatkowych wpływów, to co? Cięcie kosztów? Ale to nie będzie wyjścia. No właśnie o to chodzi, żeby nie być w sytuacji takiej, gdzie człowiek jest przystawiony do muru, że człowiek nie ma wyjścia, tak?
No i teraz jest ten czas, kiedy to jeszcze można wykorzystać w ten sposób, żeby starać się pozyskać te firmy. No i jeszcze jest te parę lat. Po tych paru latach, po pierwsze, znowu koniunktura się odwróci, po pierwsze. Po drugie, obciążenie kredytowe cały czas wysokie i wyższe, dokładnie. I kolejna rzecz, znaczy tak, teraz manewrem budżetowym państwa, tak, na dwa lata mamy spokój, tak, bo przyjęto OFE. Natomiast po tych dwóch latach to jest w sposób tragedia, tak, bo to jest raz, a dwa, w roku 2019 wchodzi duża fala osób wyboru demograficznego w wiek emerytalny. Wtedy się to po prostu posypie. To znaczy, że będą większe podatki, tak? To znaczy, że będą mniejsze subwencje, tak? To generalnie będzie tragedia. I wtedy to będzie ta godzina prawdy, że jeżeli my teraz tego nie wypracujemy, to wtedy będziemy się zwijać, bo nie będzie wyjścia po prostu. Bo są pewne rzeczy, które są obowiązkowe. Obowiązkowa jest oświata, tak? Obowiązkowa jest pomoc publiczna, tam tutaj pewne rzeczy są obowiązkowe. No ale nie chciałbym być w sytuacji takiej, gdzie za jakiś czas burmistrz będzie zamykał domy kultury, biblioteki, bo to nie jest obowiązkowe. Tak naprawdę. A tak może być. A tak może być. I my w tym momencie będziemy jak jakaś jedna z biednych gmin tam w Pilskiem, gdzie kiedyś były PGR-y i gdzie nic nie ma. Jest tylko urząd, szkoła i wszystko, tak? Sklep jakiś spożywczy. No bo takie są realia, tak? I nie wiem, komorniki czy tam kurnik mają rezerwę, tak? Bo mają tą nadwyżkę tych dochodów, po prostu będą mniej wydawali, tak? Będą mniej inwestowali, tak? Bo tu chodzi o tą nadwyżkę. Może zdążą coś nazbierać na górkę? Jak? Na górkę może coś nazbierają w międzyczasie. Kto? Komorniki i kurnik. To ja nie wiem, czy zbierają, w każdym razie jest tak, że oni mają tą rezerwę, ale my tej rezerwy praktycznie nie mamy, tak? Przed dwoma czy przed trzema laty to w ogóle było na styk, tak? To w ogóle po prostu. Gdyby nie kredyt, to nic by nie było. A cała sztuka. No to ciężki moment sobie pan wybiera na wchodzenie do urzędu gminy. Znaczy ciężki. To jest moment, w którym jeszcze można coś zrobić. A bliżej pan będzie tematów na pewno dotacyjnych. Czy to rzeczywiście jest tak, że Mosina ze względu na to, że ten dostęp do innowacyjności w Mosinie jest lichy, tam żadnych uczelni, żadnych takich kierunków, że raczej nie da się wypracować? Czy faktycznie z unijnych pieniędzy to już rzeczywiście takie drobiazgi zostały tylko? Ten temat można sobie już odhaczyć jako stracony definitywnie? Znaczy, no tak, ten okres, który minął, no to już mija i już nowych... Inwestycyjny już odhaczamy jako stracony. I nowych się nie da. A z tych nowych rozwiązań właśnie tych innowacyjnych? Natomiast tak, jeżeli chodzi o te rzeczy, te innowacyjne, no to tu jest... Mogiła. To może być problem. Problem, który polega na tym, że to mogą generalnie brać firmy. Co więcej. Firmy, które u nas mają oddziały, a które mają centrale gdzie indziej, bo one mają wysokie technologie i to może powodować to, że one będą te pieniądze otrzymywały, tak jak innowacyjność, tak, no to... Czyli rozumiem, że każda obietnica kandydata, który mówi o dotacjach unijnych, generalnie w tej chwili jest zupełnie oderwana z rzeczywistości. Nie do końca. Nie? Ma pan coś w rękach jakiegoś czasu? Znaczy, no jest tak, że teraz, bo teraz nie można było, ale teraz będzie można, to jest tylko tam 3 miliony, no ale zawsze jest pozyskać pieniądze na przykład na drogi. W tej nowej perspektywie, w tym nowym okresie. I jest też tak, że pewne pieniądze, pewne tam z pewnych działań będą mogli, znaczy o te pieniądze będą mogli się starać nie tylko stowarzyszenia, w sensie rejestracji w sądzie, ale też na przykład takie, nie wiem, stowarzyszenia zwykłe takie na przykład, nie? Albo nie wiem, koła gospodyń miejskich. Czyli takie ciała, które nie są takie formalne, ale które mają ten taki tam status. Tak? I to jest, jeżeli chodzi o rzeczy te... A to drobne pieniądze w sumie. To są drobne. No, tam, gdzie pracuję, no to mam orientację, to co będzie. No i jeżeli chodzi o drogi, no to właśnie to jest to tam do tych 3 milionów. No dobra, no a z tych największych płatników podatkowych, to co za kwanetem? Znaczy tak. Widzi umocowanie kwanetu w gminie. Znaczy... Pociągnąć ich z pieniędzy, czy raczej się dogadać z nimi? Mieliśmy 4 razy okazję na to, żeby ich pociągnąć. I? Pierwszy piąty raz. Piąty się nadarzy? Co jakiś czas się zdarzają, tylko trzeba pilnować. Pierwszy raz to był grudzień roku 1991, kiedy to Rada Miejska przyjęła uchwałę, że gmina Mosina sama będzie budowała sieć kanalizacyjną. Wtedy jeszcze pan Marcinie. Nie, wtedy jeszcze pan Robakowski. Ale pan Marcinie wtedy też oczywiście popierał. Wtedy. I,
I to była taka sytuacja, w której był tak zwany program dla miasta Poznania. To znaczy, u nas pobór wody, Poznań konsumuje, Czerwonak czyści. I w ramach tego programu pieniądze szły z Warszawy. Szczęście, że to zgodnie z kierunkiem płynięcia w oparcie. I pieniądze szły z zewnątrz. Początkowo to była Warszawa, potem to był Poznań. I gdybyśmy my w tym momencie nic nie zrobili, czyli nie podjęli tej uchwały, że my to przejmujemy, to sytuacja byłaby taka, że tak jak powoli była budowana oczyszczalnia ścieków, tak powoli u nas w strefie ochronnej ujęcia wody budowano by kanalizację. W tym momencie gminę stać by było na to, żeby tam, gdzie rury są ustanowione, żeby tam kłaść asfalt. Niestety. Ówczesna Rada przyjęła tą uchwałę. Gmina otrzymywała pieniądze przez 2 lata. Po czym pieniądze się urwały, bo ktoś nam stwierdził, jeżeli chcieliście sami, to sobie budujcie. Tak? I teraz tak. Ten nasz cały wkład w Akwanecie to jest coś około tam 100 milionów złotych. Mniej więcej. Znaczy, że gdybyśmy my po prostu tej uchwały nie przyjęli, to te pieniądze mielibyśmy zaoszczędzone, bo byśmy ich nie wydali, tylko wydalibyśmy na coś innego. Na przykład na drogi. Ale niestety to uchwałą to zostało przyjęte i zostało zmarnowane. W roku 2001 była rozprawa administracyjna w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. I wtedy w prawie wodnym był przepis mówiący o tym, że jeżeli taka strefa ochrona ujęcia wody jest ustanawiana, to gmina może starać się o środki. Gmina dzielnie się nie starała. To w tym momencie Jan Marciniak się nie starała. Pan Jan Marciniak mówił, że tak, że no, jesteśmy dumni, bo nam się udało uzyskać zapewnienie, że będą kanalizowane Krakowo, tamten rejon, czyli tej bezpośredniej strefy tego ujęcia wody. Co i tak musieli zrobić, no, bo to był ich obowiązek. Pan Marciniak mówił, że to oni to uzyskali. No, niczego nie uzyskali, bo taki był wymóg. Natomiast nie uzyskali niczego więcej, tak? Nie wnosili de facto o nic. I to jest kolejna szansa, która została zmarnowana. Kolejna szansa to jest rok 2002, kiedy to Rada Miejska przyjęła uchwałę, że zrzeka się wszelkich praw, odszkodowań, zadośćuczynienia i tam jeszcze z 5 tego typu sformułowań było ujętych na rzecz Akwanetu, że z tego się zrzeka. I teraz, dlaczego się zrzeka? Dlaczego w ogóle ta uchwała? Na mocy jednej z ustaw majątek, który myśmy wnieśli, został przyjęty przez miasto Poznań. Gminy wokół poznańskie to oprotestowały. Sprawa stanęła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który stwierdził, że ta sytuacja jest nieodwracalna i jest nieprawna. Znaczy nieodwracalna, czyli nie można cofnąć, tak? Natomiast jest nieprawna, czyli należy się odszkodowanie. A gmina Mosina dzielnie, tak, pod przywództwem pana wiceburmistrza Jana Marciniaka, Rada Miejska przyjęła uchwałę, że się tego wszystkiego po prostu zrzeka. I to są znowu jakieś tam miliony, tak? Mamy w zamian. W zamian za to, że nie ubiegaliśmy się o to zadośćuczynienie, o te środki, które pozwoliłyby wtedy na budowanie dróg na iluś tam kilometrach, tak? Bo to są tego typu kwoty. W zamian za to otrzymaliśmy udziały, z których nic nie mamy. Bo nie mamy wpływu na nic. Nie mamy wpływu na nic i jest tak, że płacimy najwyższą cenę za wodę, mimo tego, że siedzimy na wodzie, tak? To jest absurd. My nie. Znaczy, ja jako gmina, tak? Mówię, ale jako gmina, tak? Bo tu. No, bo my mamy niską jeszcze. Znaczy, ja kandyduję na burmistrza, więc ja mam kategorię gminy, tak? Więc my jako gmina siedzimy na wodzie i płacimy najwyższe opłaty. To jest po prostu absurdalne. No, ale tak jest. I jeszcze była jedna sytuacja, to był rok 2005 albo 2006, kiedy to Akwanet starał się o pieniądze unijne. I wtedy z tych pieniędzy unijnych przebudowywali zachodnią część Poznania oraz wschodnią część ubogiej gminy Tarnowo-Podgórne. Znaczy wschodnia część Tarnowa była uboga.
Tak. Dla granicznych. Tak, nie, to jest oczywiście ironia. Teren przygraniczny, tak, wschodni to jest. To jest ironia, oczywiście, tak. I tam, i teraz tak. Jeden z punktów wniosku unijnego mówi o trwałości instytucjonalnej beneficjenta. To znaczy, że się on nie zmieni. To znaczy, że w przypadku Aquanetu udziału w akcji nie będzie miał ktoś inny niż obecne podmioty. I Aquanet wystąpił też do Mosiny o to, aby Mosina zagwarantowała, że przez 5 lat nie sprzeda nikomu innemu spoza obecnych udziałowców własnych udziałów. I gmina Mosina to zrobiła. Ja się o tym dowiedziałem na dzień przed i z grupą radnych, żeśmy o tym rozmawiali i wtedy mówiłem, że no zróbmy tak, nie przyjmujmy teraz tej uchwały, tylko przyjmujmy to na za miesiąc, przecież nic się nie stanie. A ten czas wykorzystajmy na to, żeby uzupełnić tą całą umowę, tak, z Aquanetem o jeden wpis, że Aquanet się zobowiązuje w czasie tych 5 lat na inwestowanie na terenie gminy Mosina kwot odpowiadających udziałowi gminy Mosina w Aquanecie. I o co chodzi? Aquanet z własnych środków co roku wydaje mniej więcej 100 milionów. Gmina Mosina ma tam mniej więcej 9 z groszem. Udziałów, procent, tak? Czyli jeżeli 100 milionów, 9%, tak? No wychodzi 45 milionów, tak? Czyli wychodzi 10 km dróg. Pani burmistrz była uprzejma stwierdzić, że nie, że Aquanet obiecał coś za 8 milionów. Co wykonał? Przy czym Krosno zrobił szybciej, a Krosinko to zupełnie nie dało, tak? A to wszystko miało być w czasie tam dwóch lat zrobione. Co więcej, radca prawny pani burmistrz mówił, no, że to jest biznes. Więc jeżeli to jest biznes, no to tym bardziej my powinniśmy traktować to jak biznes, tak? Nie bawić się w dobrych wujków, tak? Tylko po prostu potraktować to jak biznes. I to jest czwarta zmarnowana okazja. Przy czym to jest tak, że one się nie powielają, że gdyby jedną z nich wykorzystano, no to już koniec by się nie zdarzyły, tak? Ale nie wykorzystano żadnej z nich. I takie okazje się zdarzają. Tylko trzeba pilnować. Coś na horyzoncie? Nie wiem. No nie wiem, no bo to się wydarza, tak? To musiałbym być tam w środku. W realiach gminnych zdaje się, że Aquanet jest takie jedyne źródło potencjalnie dużych pieniędzy, bo pozostałe takie roły to raczej będą drobne kwoty. Tak? Tak należy patrzeć na gminę? Coś konkurencyjnego dla Aquanetu? Nie ma tak dużego potencjalnego, że tak powiem, podmiotu, który finansuje gminę, tak. Daj jakieś odszkodowania z tytułu właśnie blokowania inwestycji przez strefę objęcia wody? No to już nie ma, to już była ta okazja. To już była w roku 2001, jak później, tam parę lat później szukałem tego przepisu, to już go nie było, w prawie wodnym już tego przepisu nie było. Teraz procesują, wszystkie procesy przegrali. Znaczy nie, w tym momencie akurat wygrali, tylko kiedy wygrali, to odpuścili. Po prostu podarowali. Wiem, że na sesjach, jak tam co jakiś czas się ten temat Aquanetu pojawia i tam Kasprowicz czy ktokolwiek zadaje pytanie, no to za nie. Każdym razem prawie przegrana jest Aquanet. Dlatego, że podpisane do Marciniaka były tam, to się zrzeka. I to jest takie, no to tak, jak to tak. Się zrzeka wszelkie rozwoje. No tak, ale wtedy to wygrał. Teraz próbują podejść z innej strony. Ale wtedy wygrał. Wtedy wygrał w sądzie administracyjnym, naczelnym, tylko potem odpuścił, nie? Może teraz tak, jak budżet z grubsza leży, to pogadamy teraz może o gminie terytorialnie. Tak. No, ubolewamy nad faktem, że ten kształt gminy jest taki, że my tutaj jesteśmy przy Kórniku. Tak. No nie wiem, rogatek jeszcze na razie nie będziemy tutaj żadnych szlabanów stawiać w Świątnikach, ale tak pomału nam ku temu pewnie by było, więc nie wiem, jak gmina widzi te peryferyjne lokalizacje. Z naszego punktu widzenia wprawdzie Mosina jest na zawarciu, ale jak zwał, tak zwał. No. Co z tą odległością? Co z... No. Jak pan widzi to no, w kategoriach przyszłych jakichś takich rozwiązań sprawiedliwego dzielenia? Jak tutaj nas ulokować przy takich dużych odległościach? Bo nam niewygodnie jest do Mosiny, nie po drodze. Jakby na to nie patrzeć. Znaczy chodzi o to, że tam się strzeli właśnie Krosna Krośnika, tam się służy to wszystko. Tam się wszystko robi? No właśnie. Przynajmniej z naszego punktu widzenia. Znaczy, to ja mam pytanie takie.
Czy Państwo by chcieli mieć u siebie osiedle deweloperskie? Ponieważ, plan zagospodarowania jest dosyć precyzyjny u nas, tak? To tych działek, które mogą być zabudowane gęstszą zabudową, mamy tylko jedno. Żyjemy tym cały czas. Jeszcze się nikt nie wybudował. Z powodu braku mediów. Gazu nie ma, wody nie ma, prądu nie ma. W związku z tym deweloper żaden nas nie weźmie i chwała Bogu. To też nie wiem, bo tutaj Państwo mówią, że w Krośnie się to rozwija, ale to się tam rozwija, no bo są te osiedla deweloperskie, tak? No i to dlatego, tak? Dlatego też pytam, czy Państwo chcieliby osiedle deweloperskie, tak? Ach, nie, my chcemy być pięknym osiedlem willowym bez deweloperów, za to z dużą kasą i pięknymi drogami. Jest ciastko, jest ciastko. No, to jest nasze marzenie. Znaczy, ja zapytam tak, bo jest Krosno, tak, deweloper stawia osiedle, natomiast tak. Gmina stawia tam świetlice. Tak, tak na prosty polski rozum. Dlaczego gmina nie od początku nie zagra tak, czy jest taka możliwość, jak pan to widzi, że deweloper stawia osiedle, ale stawia osiedle z drogami i świetlicą? Czy tego nie można wybrać? Znaczy, to że jest świetlica, to dlatego, że tam jest taki bardzo zaufany radny, pani burmistrz i to jest to, tak? Gdyby nie było tam tego radnego, tak, to niekoniecznie ma związek z tym osiedlem, tak? Podobnie w Czapurach, tam co prawda są te osiedla, ale tam też jest taki jeszcze bardziej zaufany radny, pani burmistrz, i jest jeszcze większy budynek Domu Kultury. Warto popierać zaufanych. To znaczy, to jest tak, to są budynki, które powstają w sytuacji jeszcze takiej, kiedy są inne budynki, które są niewykorzystane albo niewykorzystane odpowiednio, a to trzeba utrzymać. Tak? Im więcej tych budynków wybudujemy, to tym trudniej będzie utrzymać. No i to jest problem. I to nie jest w sumie dobre tam, że tam powstaje, no bo tam będzie ten Dom Kultury, tak, ten budynek Domu Kultury w Krośnie. I co tam będzie się działo? Tak? Przecież jeżeli to są... Ci mieszkańcy tych bloków, to są w większości ludzie z Poznania czy tam z okolic. To są ludzie, którzy traktują Mosinę jak sypialnię. No to co? Oni będą tam chodzili? Tak. To nie lepiej zrobić tak jak u nas, gdzie co chwilę coś się dzieje i w takich warunkach jak mamy? Nie lepiej zainwestować w taką świetlicę? Znaczy, chodzi o, no według mnie, chodzi o inwestowanie tam, gdzie są naprawdę lokalne środowiska, które to wykorzystają. Tak, bo powtórzę, tam mieszkańcy tych bloków po prostu tego nie wykorzystają. Kreś. Ale plus i minus. Poprowadzić pana po świetlicy? Pokazać panu, co zrobiła gmina tutaj? Widzę. Tu gmina nic nie zrobiła. Boisko zrobiła nam takie wielkie, że teraz ciekawe, kto za 2 lata będzie je utrzymywał. Ja to też nie za swoje pieniądze. No. Fajne mamy boisko. Tylko chłopaki dobiegają do połowy i muszą przerwę zrobić na piwo, żeby dobiec do drugiego końca boiska. To nie jest tak. To boisko było z funduszy i było, to trzeba było. Tak, ale właśnie mam z tego samego, środków remontowali w rezydencjach świetlicę. To nie jest to samo, świetlica tak. Do czegoś służy, bo jest prezent. Tam zbudowali boisko, to w ogóle było niekonsultowane z mieszkańcami. Po prostu powstał twór, który jest był kosztowny przy budowie, jest kosztowny w utrzymaniu. Ale się przyzna, u nas konsultowano? Ze świetlicą? No. Tak, ale świetlica, jest bardziej użyteczna niż boisko. Stopień wykorzystania świetlicy jest zdecydowanie większy niż boiska. Świetlicę można robić 10 różnych rzeczy na boisku, no w zasadzie aż tego się nie wykorzysta. Szkoda, że nie jest wykorzystane gminnie to boisko, tak? Na jakiś tam rozgrywek. No, ale jeżeli tych boisk zrobiono jest dużo. Tak, że cokolwiek by było zrobione, to bo ja uczestniczyłam i tak jak tu staram się mniej głosu zabierać, ale przez 11 w tym, cały czas na sesję chodziłam i tak jak o czymkolwiek pan mówi, czy o szkołach, to wszystko słyszałam. Pamiętam pana, jak walczyliście o tą jedynkę. Myśmy się wami podpierali, jak walczyliśmy o Rodanin. Ja to sołtys Radziewicz. To też się tam ciągle wymądrzałam, ale to tylko tak jakoś wewnętrznie czas udało mi się tam może jeszcze razy głos zabrać, bo nie dopuszczali do zabrania. To w ogóle też jest chore, że oni ograniczyli ludziom możliwość wypowiadania się. Oni mogliby powiedzieć, dobra, jest 3 minuty, nie? No ale przecież to... W ogóle nie można zabierać głosu. 60 sekund. W statucie mamy zapisane, że przewodniczący jednostki i sołtys ma obowiązek, bo nawet to jest w jego zakresie obowiązku, bo po coś ten sołtys jest wybrany, że ma reprezentować mieszkańców, że ma walczyć o ich sprawy. Ale teraz... Ale gdzie on ma się wypowiadać?
Nigdzie nie może się wypowiedzieć, bo na sesję, na komisję pani przyjdzie, jak na Pali Górskim, na komisję. Poszła na komisję, a komisje mają tematyczne, że na przykład jak się zajmują jakąś tam starym Dymaczewem albo tam nad tym dzikim, tą dziką zabudową, czy cokolwiek, czy na przykład konkursami jakimiś, no to nie mogę przyjść ze swoim tematem, bo od razu mi powie, proszę panią, to, ale to nie jest tematem dzisiejszego posiedzenia. Na sesji też nie można zabierać, ale to już tutaj wałkujemy, ja to walczę o to i teraz statuty mamy nowe i będę się odwoływała, nie wiem, do starostwa czy gdzieś, ale wracając do tej świetlicy. A mam się mówić, ale pani będzie się odwoływała w sprawie tego statutu, tak? Proszę, pani, od statutu, tak, od zapisów w statucie, tych, które teraz zapisane. 20, dzisiaj słyszałam, bo było podsumowanie, tak. 29 posiedzeń komisji statutowej się odbyło i znaczy, znaczy ja właśnie też. Ale wrócę tutaj do tych, że tak zaplanowali. To było z góry założone pewnie, że w tym roku będą tak, czy świetlice i czy boiska. No i notarialnie było tak, że gdzie tam najbardziej walczyli, jak to akurat Mieczewo wypłynęło przed czterema laty, Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa, więc też trzeba im było dać. Jak w Radzywicach zrobili świetlice i w Krajkowie, to, a my mieliśmy boisko, no to tam, gdzie nie mają boisk żadnych, no to ci dostali boisko, tam zrobili boisko. To wszystko było z pieniędzy unijnych. Swoje boisko. Tak, tak, bo my mieliśmy swoje, myśmy nie walczyli. No a świetlica była, więc ją ocieplili. Jak ją ocieplili, miałam 20 ponad zastrzeżeń, przyjeżdżały komisje, bo to już jest inny temat. I w następnym roku znów było, w następnym miejscu, znów były trzy boiska i trzy świetlice. Czy boisko? No to wytypowali tam Workowice, czy tam jeszcze ktoś i Daszewice. I w następnych trzech miejscowościach były. I to nie pytają się tak miejscy, bo te decyzje zapadają w urzędzie, opracowują w urzędzie, występują w urzędzie. I nie to mówię, że pod kątem urzędu, tylko tak wyjaśniam. I w urzędzie te projekty opracowują, typują, no bo za to jest chyba burmistrz odpowiedzialny i do wiadomości. Później przedstawiają, ale w międzyczasie wsłuchują się na zebraniach wiejskich, o tych rzeczach mówili, a my nie mamy boiska, a my nie mamy świetlicy, a my nie mamy tego. Mamy żal, jako sołtysi tutaj, tak akurat jestem, bo my tutaj jesteśmy tutaj, ale jak rozmawiamy ze sobą sołtysi, i ja szczególnie mam też, o nieproporcjonalne rozdzielanie funduszy. Jak czytam na przykład Merkuriuszu, osiągnięcia są, no bo nie można mówić, że się nic nie dzieje, bo to byłoby ktoś takim zastrzeżeniem, tylko że są pewne, ja stale głośno mówię, określone miejscowości, jak Krosno, jak Krośnilko, jak Czapury nade wszystko, gdzie tam w pierwszej kolejności i pisze, no później Mosina, no to poszczególnie Mosina jest bardzo duża, no to musi się coś dziać. Że te pieniądze, a my piszemy 7 lat na przykład, żeby 3 lat by postawili, 7 lat co rok do budżetu. To jest problem, żeby i najdrobniejsze rzeczy, no takie rzeczy, chodnik rozpoczęty, jak na przykład u mnie, chodnik rozpoczęty jest 6 w 2006 roku, jest 2014, 8 lat z projektem, to jest 8, ale budowa jest 6 i nie mogą go dokończyć. Później takie problemy wyszły, że tam nie wiem, starosto powiatowe życzy sobie, żeby im płacić corocznie zarezerwować w budżecie 5 tysięcy, to oni będą utrzymywali, a i tak każdy mieszkaniec ma obowiązek odśnieżać i sprzątać, a gmina niby ma do starostwa pieniądze wprowadzać. Starą, chodnik i stoi. To może ale ja tak. A jak czytamy, na przykład do Krositka postawiono w jednym roku 27 lat na tam. Tam w Mosinie, czy jeszcze gdzieś w tym następne tam 18-15 lat. A u mnie tutaj, albo jeszcze gdzieś oświetlona ulica jakaś, latami czekamy. Żeby utwardzić coś. I uważamy, że oczywiście, że my jesteśmy mniejszą miejscowością, macie 500, mam 400 niecałe, ale jakoś tak proporcjonalnie, że w każdej miejscowości, każdego roku coś zrobić. My mamy świadomość, ja tam nawet próbuję na zebraniach łagodzić, żeby nie dochodziło do konfliktu, bo to jest niemiłe. Najbardziej niemiłe, jak ludzie napadają na siebie. A w tej chwili w kampanii, jak się otworzy internet, jak się czyta te inwektywy na siebie obrzydliwe, to jak ludzie mogą tak się obrzucać błotem? A im kto komu więcej dokopie, im kto więcej kogo opluje, to ma większą satysfakcję. I niczego się tym nie zrobi. Ja myślę, że nowe władze, no, bo
nowe władze. No, nawet jak będą stare, nowe, bo my do końca nikt z was, jak tutaj siedzi, czy pan, czy bo tu jest nasza kandydatka w Radewic, tu jest Wieczera, to nikt z państwa nie wie, kto wygra. Ale mówimy o nowych ludziach, czy nowych władzach, czy nowe... Bardziej znienawidzeni nie będziemy, niż jesteśmy. Nie, czy nawet te władze, które są, ale... Przez kogo? Ale to... Przez panią Górną. Przez zawarcie. To jest tak, jak pani burmistrz, czy każdy burmistrz, bierze ten chleb i wypowiada te słowa i będę dzielić sprawiedliwie, żeby nikomu nie zabrakło. To ja sobie, jak słyszę, to mówię tak. Pani to jest tylko slogan boskiego, ale pewnie wszyscy burmistrzowie to mówią, że sprawiedliwie. Pani sołtys, nawet burmistrz już nie przyjechał, tak no, więc mu głupio. Nie przyjeżdżał, na dożynkach nie był. Wie pan co, ja bym nie chciała podjazdu do burmistrzów, bo nie to, że kogoś. Życzę wszystkim dobrze. I tak daleka jestem od tego, żeby na kogoś źle mówić. Po prostu życzyć sobie, żeby było lepiej, żebyśmy się nawet, że teraz akurat fajnie jest, że mamy jednomandatowe, że już wiemy, że będziemy mieli albo waszego, albo naszego, że który będzie występował. Będziemy mieli naszego. Pojemnie, tak? Kto z państwa będzie, tak? Ale będziemy mieli naszego. O, tak. Będziemy mieli naszego, który nas będzie reprezentował. W tej chwili było zawarcie i tam, gdzie były większe miejscowości, to oni, tam było 4, 5, bo my jeszcze do Czapu się podłączaliśmy. A u nas to nie było nic na końcówce. Od Rogalina, teraz jak pan Wilanowski. Od Rogalina poprzez Świątnikę Radziewice nie było nikogo. I szans nie było. Zawsze tam kandydatów wybierali te głosiki. Tak? I na tego pierwszego, czy na partii przechodziły. W tej chwili to cieszymy się bardzo. Mogę w tym tonie właśnie zadać pytanie. Jak pan widzi właśnie współpracę z tymi środowiskami lokalnymi? Jakie pomysły, znaczy, jakie zmiany? Pomysły, no po prostu dobra współpraca, to się będzie wszystko. Jeżeli jest człowiek, który podchodzi do ludzi... Jeżeli państwo pozwolą, to jest tak. Tylko to ciężko powiedzieć, to jest tak, co mówić. Jak ktoś jest pani burmistrza, to odchodzi. Po prostu pan... Jak zostanie burmistrza, to zmieni zdanie. A, wiemy! Lepiej, żeby wiemy. Pan może mieć swoją wizję. Ale niech chociaż mi obiecuje, to będziemy mogli egzekwować. Jak nie mi obiecuje, to co będzie mówić? Wizją, środki są takie i co zrobimy? Ja myślę, że właśnie chodzi o to, że to razem będzie z razem dawniej. Można dawać oszczędność, no? No można, pewnie. Ponieważ, wie pan co? Ponieważ ja się interesuję polityką od lat 40 albo 50, ciągle żyję z tym. I w hasłach przedwyborczych zawsze są. Jesteśmy razem, wspieramy się. I to wspierają się do dnia wyborów. Jak się skończą wybory, to ludzie zapominają obecnie, że żeby wydobyć, żeby nie odbywać, żeby... To co z tymi lokalnymi? Z tymi lokalnymi naszymi grupami wywrotowców. No, opozycjonistów dla zasady. Tak, bo właśnie tak dyskutujemy, chodzi o zlecanie zadań podmiotom niższego szczebla, tak? Stowarzyszenia. Znaczy, to są dwie rzeczy. Gmina przecież przetarg ogłasza, ale na przykład na kawałek chodnika. Tak. Chce przeznaczyć na to, dajmy na to 1 000 000 zł. Tak. Czy ona może to dać organizacji, która działa w tym? Nie. Nie. Nie, żeby zrobiła sama sobie chodnik. Nie? Nie. Też mówię, że nie. Ale chodzi o inną rzecz. Nie chodzi, bo tak naprawdę nie chodzi o to, kto będzie pilnował. Odpowiada burmistrz. Nie chodzi o to, kto będzie pilnował wykonawcy, tylko chodzi o to, kto będzie podejmował decyzję, co ma być robione. No właśnie, ja nie wykonuję. To jest ważniejsze. Ja mam taką propozycję, bo to jest takie modne, a ja to rozpisałem. Mam propozycję budżetu obywatelskiego, który byłby dzielony, że tak powiem, na... Tak, ale to... Ile funduszy sołeckich w tym budżecie by poza ogólnikami. To jest nowość, oby się to przyjęło. Poza ogólnikami to nikt z kandydatów o tym nie mówi. To jest propozycja, którą jeszcze można... Ostatnia strona. Oczywiście negocjować, uzgadniać, tak? W pierwszej kolumnie fundusz sołecki, a w drugiej fundusz sołecki wraz... Tak, no chodzi o pewne proporcje, tak? Na remont świetlicy nie styka. 70 tysięcy jest w kosztorysie. A właśnie do kolega mi 70 tysięcy w kosztorysie dla nas, dla gminy to jest 140. No tak z ciekawostek. No to jeżeli tak, to...
byłaby kwestia, że tak powiem, przejęcia zarządu nad tym. Bo to o to chodzi, tak? Tak. Na początku kwestia przejęcia zarządu. Nic nie możemy zrobić, bo nie jesteśmy właścicielem świetlicy. Nie jesteśmy umocowani. No więc to jest to pierwsze, tak? Że no, tutaj była mowa o drogach i ochotnikach, nie? Że tutaj to stowarzyszenie to nie może, tak? Droga jest publiczna, tak? Ale tutaj jest kwestia do uzgodnienia, tak? Wieloletnia dzierżawa. Do uzgodnienia, tak? I w tym momencie, nie, no właśnie ta wieloletnia dzierżawa, tak? I w tym momencie... Za symboliczną wieloletnią. To się dzisiaj dzieje, to czym my mówimy, bo mam do dyspozycji jako wieś fundusz celowy. My tym funduszem, to jest po prostu to czym Korzak mówiła, że chodnik za milion, tak? Ale podzielić to na części po 5 tysięcy, to już nie ma problemu, żeby zlecić tak. Tak jak my to robimy dzisiaj z funduszu sowieckiego, robimy jakieś kolejne etapy remontu świetlicy. Tak? Właśnie przeprowadzamy remont łazienek własnymi siłami. Mamy trochę tego funduszu, coś tam kupimy, tak? I to się dzieje. My to robimy dużo, dużo, to są krocie pieniędzy zaoszczędzone. Bo gdyby gmina zleciła przetarg na remont łazienki, ale to się dzieje jest to nie tylko pomysł, na szczeblu gminy. Jest to kierunek. Remont łazienki w Rogaliku kosztował 35 tysięcy. Co takie? Remont łazienki. A my w 5 się zmieściliśmy. Chyba są diamentowe. To widzi pan a ja miałam na 3000. Znaczy, bo to jest tak. Bo to jest tak. Pewne rzeczy dzieją się w sposób niezwykły. To znaczy, jest wybudowany ta wieża widokowa. Piękna sprawa. Ludzie jeżdżą. Nie? Ale to wszystko kosztowało milion. Przecież to jest chore. A zielony rynek? Przecież to jest... Znaczy, piec do chleba? Przecież to jest chore, nie? Znaczy chore. Ja nie uważam, bo myślę... Nie. Absolutnie, że jestem... Proszę mi dać to kończyć, tak? Dobrze. Chore nie jest to, że jest ta wieża, tylko chory jest koszt. No. Że to kosztuje milion, to jest po prostu absurd, tak? No bo co? Te trochę tam desek, tak? Te trochę, przepraszam, krzaczków na dole, tak? Nieofeblowanych. Tak. Znaczy, jak mój kolega już w świętej pamięci zajmował się drewnem wiele lat, mówi, no to drewno to było konserwowane pod ciśnieniem, nie? Pędzla. Tak? No więc to jest chore, tak? Ileś pieniędzy po prostu idzie, jakaś, nie wiem, inna racjonalność, że tak powiem, tu ma miejsce, nie wiem. No idzie, po prostu te pieniądze wychodzą, tak? To jest kwestia tego, właśnie tego ryneczku, tak? Ryneczek 1300 000. Po co? To są gadżety takie właśnie gminne. Po co? Ale to w ogóle, ale żeby to choć był gadżet. Przecież nikt z tego nie korzysta. Zgadzam się z tym, że to może za dużo kosztowało, ale uważam, że są potrzebne drogi, owszem, są potrzebne wyposażenie szkół i tak dalej, ale troszeczkę... takich spraw do kultury i spraw, żeby gmina dobrze wyglądała i przyciągała turystów czymś. Oczywiście tak, ale nie w tych kosztach. Przecież ile rzeczy... Może trzeba go inaczej wykorzystać, ale jest czymś, ten kolega, gdzie inna gmina... Ten kolega, który pracował w drewnie i budował domki i takie tam różne płotki i takie tam różne rzeczy robił. I on mówi tak, że gdyby on miał 100 tysięcy na tą wieżę, to on by tyle zarobił, żeby się cieszył po prostu, tak? Tak. Znaczy, ja myślę, że to, i to jest ta skala, tak? I to jest... Tutaj pan Krzysztof mówi, to jest kwestia nie negacji tego, tak, że tego ma nie być, tylko kosztów. Ja kwestia kosztów. Za ile. Kosztów, bo ile no, można czy było... My te pieniądze, przepraszam, ja czy my ten milion, który był wydany na wieżę, wydali na inwestycje w gminie, te kulturalne, ale za te pieniądze, o które pan mówi, to przypuszczam, że każda taka, znaczy każde sołectwo by miało taką swoją wieżę. Albo jeszcze inaczej, że po prostu, że można byłoby zrobić dużo, dużo więcej. No właśnie, drugie, że... Ale nawet tam. Tak, nie tylko wieża, tylko ileś tam innych rzeczy. Tak? Takich jakby poczynań w gminie, bo to też musi być. No. Ale ja nie neguję. Tylko kwoty. Tylko kwoty. Znaczy, tak. Ale do tego pomysłu to jest troszkę prawie no więcej jak dwa razy. Skąd ta kasa? Jakby miało to być? Znaczy to jest tak. Bo jaki patent jest na to? Bo to fajnie wygląda, że to jest znaczy, więcej niż jeszcze raz. Nie, bo to jest tak. To jest obecny na pewno fundusz, który gmina dysponuje, tylko że akurat bo to jest tak. Bo to jest tak. Po 35, a w tej chwili jest ten dostanie 5, a do Krosna albo gdzieś idzie 2 500 000. W związku z tym to jest ten pewny fundusz, no bo to jest, który jest, ale to jest, ten jest sam podzielony. Chodzi o inną rzecz. Znaczy jest tak. Są dochody i są koszty. Koszty są stałe. I jest ta nadwyżka na inwestycje.
I teraz to, jakie inwestycje mają miejsce, można w różny sposób przeprowadzić. I teraz jest tak jest, że łaska burmistrzowej pani tak łaskawie, tak, albo tu, albo tam, tak, i raz temu, raz tam ten. Natomiast chodzi o to, żeby z tej części na inwestycje, tak powiem, wyjąć, tak? Wyjąć środki w taki sposób, ażeby to ludzie decydowali, co ma być zrobione. Tak? To gmina i tak by coś tam, gdzieś tam zrobiła, tylko może w innej kolejności, może inaczej, tak? Natomiast chodzi o to, żebyśmy to my decydowali, co jest najważniejsze w naszych lokalnych środowiskach. I teraz tak, jak na przykład jest gmina Kórnik. Tu w gminie Kórnik, kiedy pierwszy raz zrobili budżet obywatelski, to oni wtedy uzgodnili, że oni wybiorą jeden projekt. Tak, tak w sumie było, no wybrali jeden projekt. Teraz tych projektów jest kilka. Ale u nich to jest sytuacja taka, że Kórnik nie przytłacza swoją wielkością miejscowości, tak? Że to jednak jest większe rozproszenie i wtedy ci ludzie jak głosują, to to się jakoś tam rozkłada, tak? To się jakoś tam rozkłada. Gdyby u nas była sytuacja taka jak w Kórniku, to zawsze miasto Musina zawsze, bo, no bo przegłosowaliby wszystkich innych po prostu, nie? No bo nawet jakbyście nie wiem jaką pływalnię mieli, to i tak będziemy jeździć na pływalnię do Kórnika. Bo obecna z Mieczewem i Daszewcami się nie porozumieją w sprawie jednej jakiejś rzeczy. Po prostu, no bo są odległości, tak? Nawet jeśli się porozumieją, to i tak jest nas za mało, żeby przebić tak. Głosy. Zatem propozycja jest taka, żeby ten budżet obywatelski podzielić na jak gdyby dwie działki, czy dwa strumienie. Jeden strumień to jest właśnie strumień oparty o sołectwa i o osiedla. Teraz jest fundusz sołecki, gmina dodałaby środków, tak, które i tak no wyda, no tylko no i tak tu czy tam w tej czy innej postaci, tak? I wtedy jest tak, że wtedy mieszkańcy decydują, tak, w tym dwuetapowym, że powiem, postępowaniu, tak? Jest tak, że na początku są zgłaszane propozycje, potem urząd bada, czy jest przy pomocy sołectwa czy osiedla bada, czy jest to realne, tak? Bo na przykład jest pomysł wybudowania czegoś gdzieś, no więc trzeba zbadać, czy jest grunt, tak, na którym miałoby to powstać. No więc to jest ta wstępna kwalifikacja, czy to w ogóle można zrobić i potem ileś projektów zostaje. I ten drugi etap to jest taki, że w tym momencie mieszkańcy, w jaki sposób to jeszcze byłoby przyjęte, po prostu wybierają jeden lub dwa najważniejsze projekty, tak? Ale to robią w tym momencie mieszkańcy. I to jest ten strumień, że tak powiem, sołectw i rad osiedli. W ten sposób w każdej miejscowości coś będzie. Bardzo tak? Sprawiedliwy. Tak? Ale to byłaby ta część nie inwestycji o charakterze globalnym. To tak, znaczy, tak. Nie mówimy o drodze tamtej czerwonej. Nie. To jest tutaj, nie, to są lokalne rzeczy. To są lokalne rzeczy. Lokalna społeczność decyduje. A jeżeli chodzi, to jest jeden. A nie będzie pokusy, żeby ten strumień troszeczkę przykręcać po to, żeby przeprowadzić te większe inwestycje, które są. To ja powiem tak, jak ja będę burmistrzem. No, to jak pan zagwarantuje, że ten strumień będzie stały? To ja zagwarantuję, bo w ten sposób wygram kolejne wybory. Tak? Ale bo to jest tak. Jaki nie. Patent na to, żeby to jakoś skodyfikować, że ten. Bo to jest tak, bo to jest tak, znaczy skodyfikować. To jest kwestia uchwał. Tak? Jest uchwała, Rada przyjmuje uchwałę, tak samo jak Rada przyjmuje uchwałę co roku budżetową. Co roku może nową uchwałę przyjąć i inną. No ale to tak jest. No bo Rada stanowi prawo, tak, i Rada może tam po miesiącu zmienić w ogóle prawo, tak. Ale zakładając znowu z drugiej strony, że z każdego okręgu wyborczego jest jeden radny. Dokładnie. A żaden z radnych się nie wychyli. Dokładnie. Żeby ze swojego okręgu zabrać. Dokładnie. Pieniądze. Trzeba to tylko uruchomić. A potem wszyscy będą, że tak powiem, w strachu. Dobra. Żeby się nie wycofać, tak? No tak. Według jakiego wzoru są. Tak. To jest wstępna propozycja. Nie, to jest tak mniej więcej. To jest tak mniej więcej jakoś. No tak mniej więcej, tak? No, to są dwie grupy, 35 tysięcy i 58. Nie rozdrabia się pan. To jest tak jak. Bo to jest tak jak fundusz sołecki. Tak jak fundusz sołecki to są jakieś tam widełki, więc ja tak mniej więcej przyjąłem. Ja to przyjmowałem mniej więcej do widełek tego funduszu sołeckiego. Tak mniej więcej, no to jest. No tak, tak. Tak mniej więcej. To jest kwestia jeszcze do doprecyzowania, tak, bo możemy to, nie wiem, co do ilości mieszkańców, tak, to jest. Musimy wziąć od Radzewicy 35 i na naszą świetlicę styknie wtedy. No nie. Nie, zrobić inaczej. Jeżeli jest dwa razy 35,
No to zacząć w jednym roku, a w drugim skończyć. Nie da ocieplać na 2 lata. No nie znaczy, da. Znaczy my realizujemy z Funduszu Sołeckiego mnóstwo zadań stałych, jak na przykład sprzątanie, utrzymanie zieleni. Bo tutaj nie dojeżdża. To są ogromne pieniądze. Ale to my też sami muszą. Dokładnie. To sołectwa na takie rzeczy przeznaczone. A to już jest temat, jak zmobilizować pracowników gminy do wykonywania swoich obowiązków. Kto tam się tym pewnie zajmie i bez nas. To już jak gdyby jest tutaj kolejna rzecz, nie? Kolejna rzecz. Ale to może, żeby się teraz nie boksować tak z tymi pieniędzmi, może przejdziemy do innych tematów, bo mnie na przykład bardzo interesuje, czy pan ma jakiś pomysł na to, żeby przymusić instytucje niezwiązane z gminą do działania. Na przykład u nas jest kłopot stały z drogą wojewódzką. Gmina nie zrobi chodnika, bo to nie jej droga, nie ta. Tak. Czy myśli pan o tym, żeby, nie wiem, w gminie powołać komórkę do egzekwowania obowiązków innych podmiotów, najlepiej Aquanetu, ale Zarządu Dróg Wojewódzkich, Lasów Państwowych, żeby próbować, żeby był ktoś, kto by chodził koło tego tematu i jeżeli gmina nie ma środków na chodnik przy tej drodze, który nas tu strasznie męczy, bo naprawdę jest duży kłopot, to żeby egzekwować od Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby oni w końcu tą drogę wyrobili na nowo i ten chodnik zrobili, bo to jest ich sprawa. Ten taki zmysł wpychania tej roboty komu innemu. No, zmysłem, ale każdy się broni, żeby nie robić, nie? No i więc oni też się bronią, żeby nie parę robić. Parę etatów tak? Można by przenieść z etatów bezsensownych w Urzędzie Gminy na chodzenie i dreptanie. W Radzywicach na przykład dostaliśmy odpowiedź, dlatego też między innymi Zarząd Powiatowy, bo gmina się zaraz zwracała do Zarządu Powiatowego i dostali pismo, ja dostałam kopię tego pisma też do informacji, że Zarząd Powiatowy nie jest zainteresowany budową chodników na wsi, bo po prostu oni nie budują, nie są zainteresowani, zaczęłam obserwować faktycznie i budują tam, gdzie jest duże nasilenie ruchu i gdzie uzyskują pieniądze zewnętrzne. Z własnych pieniędzy nie budują. I taką mam kopię tak obserwuję. I w drogi wszędzie gmina buduje drogi, chodniki, ale na swoich drogach gminnych, na powiatowych, ponieważ nie dostaje, więc tam tylko czapury się załapały, bo Wali Górskie ma tam jakieś chody. Ale od 2 lat, to nie on. Od 2 lat wycofali się i nie budują. I właściwie powiatowe wszędzie, wojewódzkie pewnie tak samo, ale dostałam pismo, że są niezainteresowani. Ja czytałam to raz, że nie są zainteresowani. Jakby wydeptać to zainteresowanie u nich. Znaczy tak naprawdę i realnie to trzeba te pieniądze wygospodarować u siebie po prostu. No i ja nie będę czarował tak, że oni i tak. No. I to opowiadanie, że można ich naciskać, no nie, tylko, że mają, nie mają pieniędzy, to im nikt nie naciśnie. Znaczy, to jest tak. W tym Sorosie tych pieniędzy tak dużo, tak tylko na sercu, no też tak za dużo nie ma. Nie? Znaczy, ja kiedyś rozmawiałem. Ja kiedyś rozmawiałem tak, że to oni nawet tak naprawdę nie mają na jakieś takie poważne remonty, mają na jakąś tam konserwację. Tak naprawdę to mają, tak? Mają ileś tam tych dróg w całym powiecie, to ich jest tam cała masa, one się zużywają, tak, no i to, no, tak wygląda. To jest sprawa gminy. Tak naprawdę, realnie sprawa wygospodarowania. Tak, ale my próbowaliśmy egzekwować to od gminy, to bez przerwy dostajemy odpowiedź od obecnej wprawdzie ekipy rządzącej, że to jest droga wojewódzka i gminy to nie interesuje. Dosłownie, nie interesuje. Nie, że nie ma możliwości. Bo to jest droga wojewódzka. To ja powiem tak, no mnie to interesuje, tak. No mnie to interesuje. Wie pan co, ale to natomiast jest tak, w tym przypadku, jedno zaprzecza drugiemu. Z jednej strony nie są zainteresowani nie ani chodnikami, ani niczym, a drugie, ale chcemy wybudować na przykład, postawić przystanek w Radzywicach, no ustawili ślinę, albo utwardzić, bo zostało mu z Funduszu Sołeckiego i wyjazd, tam mieszkańcy zadeklarowali tej ulicy, że oni w własnym zakresie go wybudują, jakbym im kostkę kupiła. Akurat przesunęłam pieniądze z Funduszu Sołeckiego i kupiłam 4 palety kostki, plus krawędźniki, plus tego cementu i oni już sobie sami. No ale się rozbijał pozwolenia. Przecież już by było dawno zrobione, ale oczywiście pozwolenie, projekt i to następne odczekać, a każdy sobie każe zapłacić za projekt. Mapki muszą mieć, czterometrową dróżkę, to trzeba mapki, projekty i to budowie. Na huśtawkę na placu zabaw, którą chcemy sfinansować, sami potrzebny jest projekt. Jak ja wejdę do tego kompleksu, to inicjatyw lokalnych, a chodzi o to, żeby też ich nie hamować, tak? Bo dzisiaj to jest hamowanie tych inicjatyw. Wy się dziwicie, że wieża kosztowała 1 milion, tak? No.
Ile ale jeżeli by to stolarz zrobił, który nie ma pozwoleń odpowiednich, certyfikatów i czegoś tam jeszcze, i wszedłby sobie taki turysta na wieżę i nagle by pośliznęła mu się noga, to poproszę, gdzie jest odbiór, certyfikat, to, to prawda, ale to jest ta tak firma samo, jakbyśmy... Ale ta firma, jest, ale ta firma, która budowała... Ale przepraszam, to jest tak samo, jak my chcemy rozbudować plac zabaw, tak? No przecież kupimy w hurtowni kosz do... kosztuje 800 zł. Tak, trzeba kupić go za 2,5. Który kosztuje 800 zł, sami go postawimy, betonujemy i zrobimy to dużo lepiej niż firma, która przyjedzie i specjalistycznie to zrobi, ale nie możemy, bo nie dziecko grające w tego kosza złamie sobie paluszek o rurę, przyjdzie upierdliwy rodzic i powie, proszę mi dać certyfikat. Zanim ten kosz powiesicie, tak, to musicie mieć wszystko, nie wiesz, że na z inwestycji gminnych mapkę, gdzie ten kosz będzie. I ta mapka was zablokuje na 1,5 roku. Nie, ale sam fakt kupna nie, kosza w hurtowni za 800 zł, a kupna z firmy, która ma ten certyfikat, bo to nie jest tak, że każda firma ma certyfikat, oni go przyjadą założyć, to jest 2,5 tysiąca zrobić złotą. To jest ponad 100%. Ja nie wiem, jak było... I tak działa całe nasze... Ja nie wiem, jak było z certyfikatem tej firmy, która budowała wieżę. To jest mój przykład. Ale tam były latające, że tak powiem, schody, które były dokręcane, tam wszystko było skręcane. Ale ona miała ten... Szpachy poprawione. Tak. My nie kwestionujemy jakości, tylko tego, że ta firma ma ten certyfikat i ma podpisaną umowę. To jest tak samo w całym państwie, tak? Ktoś, kto robi, no nie wiem, jakąś inwestycję znaczy, państwową. Szanowni Państwo, jest tak. No, nasz kościół w Rogalinie, ile by kosztowało wyremontowanie ściany? W zabytku? Tak. Moment. Normalnie, gdyby to nie był... Znaczy nie, zabytek, nie był zabytek, gdyby nie tylko był? Żeby... Gdyby normalna firma budowlana to zrobiła i zrobiłaby to na pewno dobrze. Ale nie, bo jest konserwator. Konserwator poleca firmę, a firma sobie bierze za to, że jest polecana przez konserwatora. No i tak to wszystko funkcjonuje. I nie do przejścia jest to. Znaczy nie, no, na prezydenta albo to jest nie, no, jest do przejścia o tyle, że można ile rzeczy przyspieszyć. Tak, bo ktoś słyszałem jakieś 1,5 roku z jakąś mapką, no to jest... Nie, no nie 1,5 roku to przesadzają. To jest po pierwsze, po drugie. Po drugie, no ja sam jako stowarzyszenie wydaję publikację, tak. Ja wiem sam z siebie, jak pomocna jest niewielka pomoc, tak. Tak naprawdę, bo tak naprawdę to niewiele trzeba, żeby pomóc. No niewiele trzeba, żeby pomóc, tak? Mi też przy tym wydawaniu, tak, to naprawdę koszty tego wydawnictwa to są po prostu koszty tak naprawdę drukarni. Bo wszystko robimy sami, tak? Wszystko. Znaczy, i ta pomoc naprawdę nie jest potrzebna wielka, żeby zadziałać. Ja to rozumiem. I po prostu będę pomagał, bo sam tego, że powiem, doświadczam, tak od drugiej strony. Okej. Okay. Mogę się zapytać taką rzecz. Tak. Jeżeli pan zostanie burmistrzem, tak, co pan zrobi z urzędem? Zmniejszy pan zatrudnienie tych elit, które tam istnieją, pracowników niepotrzebnych, niekompetentnych, bo jeżeli się czeka na każdą decyzję po kilka miesięcy albo nawet do roku, to po prostu... To jest absurdalne. Znaczy tam, gdzie pracowałem, czyli w gminie Komorniki, to działo się szybko. Po prostu działo się szybko. Co do kompetencji czy niekompetencji, no to... To muszę tam być w środku, żeby to ocenić, no bo nie chcę się wypowiadać tak, będąc z zewnątrz, choć no, są takie pojedyncze osoby, które z zewnątrz widać. A nie obawia się pan właśnie sytuacji w urzędzie, gdzie pojawiłby się pan jako osoba nowa z zewnątrz? Tak. Układy, które tam istnieją? No, nawet zwykła zawiść urzędnicza. To znaczy, ja myślę tak. Według mojej orientacji jest tak, że no ma pan duża część pana Marciniaka, duża część kadry już nie chce. Swoje pan jeszcze tam nie ma. Obecnego urzędu. Znaczy nie, no bo ja powiem tak. Ja tam nie chcę mieć swojej kadry. Ja tam nie chcę mieć po prostu porządek. Ciężko. A co pan rozumie przez porządek? Znaczy dochowanie procedur. Po prostu, tak? Wystarczy po prostu postępować z KPA, cyk, jedziemy KPA, jest, nie ma. Proste. Tak? I żadne tam 5 miesięcy na cokolwiek. To nie jest ten tryb. Tak? Jest, nie ma, nie ma. Dlaczego nie ma? Nie wyrabiasz się? To potem kwestia sprawdzenia, czy się naprawdę nie wyrabiasz? Czy też, no, udajesz, że się nie wyrabiasz, tak? Jeżeli się nie wyrabiasz, to trzeba to pomóc, a jeżeli nie, no to
inne wyjście, tak. No jest KPA, no proste, tak? Jeżeli to nie chodzi, znaczy tam, gdzie pracowałem w komunikach, to w ogóle wiele rzeczy działo się od razu. Cyk. Przechodził mieszkaniec, prosił o to i kolega od ręki, cyk, 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 i już, i patrz, i no, po prostu robił to od ręki, tak? Ja nie mówię, że tutaj też ma tak być od początku. Ale może być, skoro ZUS się zreformował i po zaświadczeniu do ZUS-u się idzie, czeka się 10 minut, 15 i się dostanie. A cholerny urząd skarbowy się idzie po zaświadczenie, po tygodniu się przyjdzie i jeszcze trzeba latać po pokojach prawo-lewo. Znaczy, można to na przykład o tyle, że ja jak mam kontakt sam z referatem właśnie działalności gospodarczej, miałem i tam i zameldowania, no to tam to działa szybko, tam akurat miałem kontakt. Nie? Tak, natomiast mam te doświadczenia z komornik. Mam doświadczenia właśnie z komornik i tam działo się to szybko. Ale w żadnym wypadku jakieś tam 5 miesięcy za czymś tam, tak? Bo to jest absurd. No my w tej chwili czekamy. A ja słyszałam, że tak, urzędzie, bo jest ten problem. Ze skargami słyszałam, że jeden z drugi, trzeci, czwarty, piąty, po dwóch tygodniach, po tym miesiącu i otrzymuję te same odpowiedzi i ciągle jeszcze wystąpimy, zrobimy, a już mamy. No mówię, za tydzień i 3 miesiące. Teraz jest tak, że coś jest niezależne, że no bo gdzieś każdy jest zawalony pracą. I ja do burmistrza mówię, panie burmistrzu, nie jesteś płatnikiem, że stowarzyszenie nie jest płatnikiem, bo na zaświadczenie czekamy trzeci miesiąc. Jeżeli się idzie cztery razy w tej nie samej masz, sprawie, tam nie ma pójść, tam nie ma lokalu w ogóle. Nie wystąpili o pozwolenie, czy gdziekolwiek, no to oni są zawaleni, bo mają następne 10 i nie ruszyli. Gdyby to było tego samego dnia albo następnego wysłania, no to już by było załatwiane, gdyby nie byli zawaleni. Jeżeli ktoś nie wykonuje na bieżąco pracy, no to i tak zawali. Znaczy, albo na... Ale słyszałam o panu wczoraj. Nie wiem, czy pan starczy siły na to. Tak. Proszę pana, i tak słucham, jak pan mówi, że w komornikach to jedna pani, drugi pan polecała. Słuchaj, jak myślicie, tak to wejdźcie w układy z Milochem, bo on tam pisze te projekty i tam, on jest dobry, to nie weźcie go pod swoje skrzydełka, bo to znacie. Znają pana kompetencje, znają pana możliwości i chcieliby pana tak. Ale gdzie? W urzędzie? Wczoraj byliśmy w Górniku na poświęceniu sztandaru, a później nas zaprosili do remizy. No i oczywiście jeden na ucho do drugiego. Tu nie będę wymieniała kto, ale taka pani piękna, która doskonale pana musi znać. To też nieważne. I przyszła do naszego. A siedziała naprzeciwko nas i właśnie mówi. Że słuchajcie, tutaj taki kandyduje, tutaj taki ten, ale jakby to, no, bo jak nie wygra, nie? Jak nie wygra, ale to nie było do burmistrza, bo nie było tam burmistrzów. Tylko tam byli sołtysi. I mówi tak, to się zaopiekujcie nim, bo to jest porządny facet, mówi tak, a on dużo może. On tam on może, bo się zajmuje tymi wnioskami, tymi projektami, on tam teraz. I tak słucham, i nie usłyszałam nazwiska. Teraz tutaj. Ale nie da się ukryć, że rzeczywiście. Bo wiedziałam, że nie jeden z tych trzech naszych, wiedziałam, że nie pan Ryś, wiedziałam, tylko mówię tak, albo Fabiś, albo Fabiś. Romek plus. My jesteśmy otwarci na zmiany, tylko mamy właśnie niepokój, czy pan sobie da radę wchodząc do tego urzędu. Jesteśmy przerażeni tym, że pan ma nie za duże zaplecze i pan nie będzie w stanie tego urzędu przewrócić do góry nogami. Nie. A tu nie chodzi o przewracanie. Będę. Nie. Przewrócić, w sensie nie wywalić na pierwszy. Ja powiem tak. Ja kiedyś miałem epizod pracy w dzienniku. Przez pół roku... Tak jest. Przez pół roku pracowałem w dzienniku poznańskim. Zaczynałem jako ten, który zajmował się zgromadzeniem informacji na temat osób zmarłych z województwa poznańskiego i leśnickiego, a skończyłem... Ale to tam okres szybki. A skończyłem jako szef działu informacyjnego. W pół roku. Tak było. Miałem wtedy 26 lat. Jak odszedłem? Jak odszedłem, bo zaczęto mnie recenzować, się zdenerwowałem i powiedziałem dziękuję. Ale o co chodzi? Jestem osobą spokojną, ale w swojej spokojności namolną, tak? Ja po prostu ze czasy poproszę i to będzie zrobione, tak? Ja nie jestem osobą jakąś tam nerwową, impulsywną, tak? Ja to zrobię. Po prostu to zrobię. Niech pan spróbuje nas przekonać. No, jak? Jak pan da radę? No jak mam przekonać? Ja mówię, będę egzekwował na przykład... Nie, po prostu będę egzekwował procedury. Jest, nie ma. Dlaczego nie ma? Nie, może się procedury zapytać. Muszą być na... Po prostu są, one są przy... Nie, no, ale one są... Według KPA? One są, no, jest KPA. Prezentuje tutaj nam pan, są procedury. Wizję, a my możemy oceniać. Jak tutaj akurat nie ma zaufania, albo się dociska, no... Są procedury. Za dużo obiecywać, I trzeba tylko je po prostu egzekwować.
I, no, a, no i zbadać, robisz, nie robisz, no, wy, no wyrabia się czy też nie? Nie, a jeszcze się zapytam tak, drugą taką sprawę, tak. Jak zostanie pan burmistrzem, tak. Czego pan życzę, ale niech mi pan odpowie, czy na zaproszenie na przykład naszej tutaj miejscowości, czy na spotkanie pan przyjedzie? Ja przede czy przyjedzie na... pan tak jak pani burmistrz do tej pory z komendantem Straży Miejskiej? Byłoby co opowiadać. Tak? Udzielę na początku? Mówiłem, że my podpadamy za każdemu burmistrzowi. Niepotrzebne pytanie, to pan komendant, proszę, niech pan pozwoli ze mną i będzie pan tutaj dmuchał. No. Nie, pan żartuje. No, dlatego nie bez powodu na ostatnich dożynkach mieliśmy tutaj wiceburmistrza Kurnika, a nie panią burmistrz z Masiny. Znaczy w ogóle nie było żadnego. Mimo, że była zaproszona. No nie. Do tego, że mamy burmistrza i zastępców. Szanowni państwo, jeżeli ja proponuję na przykład ten budżet obywatelski, tak, w rozbiciu też, bo jedna działka to jest powiedzmy 1 000 000 złotych na rzecz ogólnogminną, tak, ale też na to, znaczy, że ja będę jeździł. Chociażby po to, żeby o tym rozmawiać, tak? Mówić o tych zasadach, tak? Przekonywać, że warto w to wejść, że warto się interesować, że warto dokonać tego wyboru, tak? I że to możemy razem po prostu zrobić. Więc ja będę przyjeżdżał chociażby z tego powodu. A na każde zaproszenie oczywiście tak. A to takie precyzyjne pytanie. Teraz jak straże gminne prawdopodobnie dostaną od góry zakaz używania fotoradarów. Tak. Utnie się troszkę dochodu. Ale co pan zrobi z 9 strażnikami? Takie pytania szczegółowe. Znaczy, no nie udzielę odpowiedzi. Jakiś plan, patent? Znaczy, no bo co? No bo... Likwiduje pan Straż Miejską, czy pan no nie, ja nie wciela chcę... ich do policji? Ja powiem tak, nie chcę... Czy wysyła pan do szukania, do ten, upominania tych, którzy mają śmieci na chodniku? Czyli do roboty, do której są powołani? Znaczy, to jest kwestia tego porządku, to jest kwestia też dbania o bezpieczeństwo przy szkołach, tak. No, są przejścia, no, tak? Dokładnie. Tak, no to tu w tym miejscu. Natomiast ja nie chcę mówić, że przyjdę, tak, zrobię rewolucję, tak, od razu tam likwiduję i tak dalej. No tak się nie wypowiem, tak. Pytanie moje zmierza do tego, że ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego Straż Miejska w sobotę kończy o 12 pracę i zaczyna w poniedziałek rano, tak jakby w sobotę i w niedzielę nic się nie mogło wydarzyć. No jest nawet, to jest jakaś przerwa taka w życiorysie, tak, nawet, mamy w sobotę i w niedzielę zapominać o bezpieczeństwie, nie wychodzić z domu. Nie, to jest... Znaczy to jest też za, ale no... Dobrze, ośrodki zdrowia, nie? Też powinni mieć jakieś dyżury. Ale moment, ale to są... Ale ośrodek zdrowia to jest karetka, po którą się dzwoni. Ale to są dwie... Ale to są dwie rzeczy. Dwie rzeczy, no bo na przykład mamy ten monitoring, tak? I czemu służy ten monitoring? Nie normowali, ile są. Jakiś tam. My mamy. Znaczy, w sensie mówię o gminie, tak? Mówię o gminie, tak. No więc jest, ale jeżeli nie ma nikogo tam na miejscu, no to... To co komu... No i kasuje się po ile? Po 6 godzinach, tak? Że z soboty z południa to ten monitoring w poniedziałek już jest skasowany. Tak, to absolutnie, no. A ja takie mam pytanie. Tak? Nie wiem, czy pan czytał na stronach internetowych pani Kaptur. Ona tam analizowała przeróżne takie historie związane z warunkami zabudowy, z inwestycjami, tak. Takie, które według mnie tak na granicy prawa się poruszały. Tak. Mógłby pan odnieść się do tego typu zdania, jak pan... To znaczy tak, ja... Może na przykład, ja tylko powiem, tam była jakaś inwestycja i tam wydzielono metr... Dobra, o panie myślimy. No. Wydzielono to znaczy, metr wokół, ja powiem tak, żeby pozbawić ja mówiłem o moim, sąsiadów. O moim takim bliskim... Tak, no. Ja mówiłem o takim moim... No, może tam, gdzie jest idea. Mówiłem o takim moim bliskim koledze, który niestety zmarł teraz niedawno. I właśnie on mi mówił, bo on zajmował się drewnem, on mi mówił właśnie o tej wieży, że ojej... Ile on to by zarobił, gdyby on to zrobił w takiej kwocie, jaką podał. No właśnie, no to jest przypadek, bo on jest sąsiadem. On jest sąsiadem tego terenu. Jeszcze wcześniej było tak, że on mieszkał w Krośnie i tam mieszkał na działce, właśnie w takim domku, potem wybudował inny, po dziadku. No i tam dziadek jego tam mieszkał, tam kiedyś on tam potem zamieszkał, jako 19-letni chłopak, tak. Taki samodzielny, zaczął prowadzić własną działalność, taki twardy młody człowiek. I w pewnym momencie pojawiła mu tam się firma w sąsiedztwie. Budynek 20 metrów od niego. 20 metrów od niego budynek. I na początku to była taka hala. Potem w tym budynku zaczęto robić grzejniki
grzejniki, które były obrabiane mechanicznie i jak wiatr się źle ułożył, to były takie opiłki, że powiem, pokrywały tam wszystko, tak? A potem po kilku latach ta firma zaczęła produkować grzejniki ze złomu aluminiowego, nieoczyszczonego. Znaczy przyjeżdżały bloki silników, tak? Takie różne rzeczy, takie właśnie z aluminium, grzejniki aluminiowe takie, tak? I wszystko z tą całą farbą, z tym wszystko szło w piec. Jedynymi filtrami tam tak naprawdę były płuca ludzkie tych, którzy byli w środku. To były jedyne filtry, tych widzieli. I było tak, że jak się wiatr ułożył, budynek 147 metrów długości, tak, że tak był taki powolny, to była taka ściana dymu, która szła na kolegach. Było tak, że kiedy pozamykali nocą wszystkie okna i tam drzwi, wszystko było pozamykane, to tak się dusili, bo to wszystko wchodziło nie wiem czym, kominem czy nie wiem czym, te wszystkie dymy, tak, po prostu się tam dusili. Tak. No i kolega zaczął walczyć. Zaczął walczyć i ta walka zajęła mu 5 miesięcy. W czasie 5 miesięcy w obrocie było 200 pism, co oznacza ponad 1,3 pisma dziennie, licząc sobotami i niedzielami. Była próba zalegalizowania tejże inwestycji. Kolega ją powstrzymał, wysyłając odpowiednie pisma do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i do SKO. Tam powiat próbował coś tam zrobić z gminą. Była interwencja posła, która była kiepska, ale kolega wspomógł tą interwencję, także poseł zadziałał inaczej i sprawa się potoczyła tak, że po tych 5 miesiącach ten właśnie tej firmy zaczął te filtry zakładać. Miał on ileś kontroli z Warszawy, no a kolega się przeniósł. Kolega się przeniósł i zaczął mieszkać na działce, która graniczy. Z tymi trzema metrami. I tam starał się o na początku decyzję o warunkach zabudowy, albo wcześniej jeszcze przed panią Zofią Springiel, tam był uchwalony plan miejscowy, ale pan miejscowy jakimś dziwnym trafem akurat omijał jego działkę. Tak po prostu, to jeszcze za poprzedniej władzy, tak omijał. I kiedy już nastała pani Zofia Springiel, a potem po tych kilku latach kolega tam zamieszkał, starał się o decyzję na postawienie kilku bloków. No jak są naokoło bloki, no dlaczego ma ich nie stawiać, ma ziemię, tak. I chciał je postawić na takich samych warunkach jak sąsiad. Na tych samych. 1,5 samochodu na rodzinę. Taki to był ten klucz, tak? Miejsc parkingowych, tak, na rodzinę, tak. I pani burmistrz po już tam perturbacjach wymyśliła, że to nie, muszą być dwa, ponieważ tak przyjęła. W sytuacji takiej, kiedy jego sąsiad bezpośredni miał to 1,5, chciał takie same, nie chciał być uprzywilejowany, chciał takich samych warunków. To trwało ileś tam lat, w końcu nic z tego nie wyszło, no bo miał mieć dwa. A na przykład osiedle tam obok, które miało plan miejscowy, to tam jedno miało 1, jedno miało 0,87 miejsca parkingowego na mieszkanie. Tutaj pani burmistrz chciała tak zrobić. Potem kolega stwierdził, że to może inaczej. To może złoży wniosek o wybudowanie szkoły. Bo stwierdził, że właściwie to on wybuduje szkołę. Tak. Odciąży gminę. Tak, no same plusy, tak. No i tu również napotkał się z oporem, tak, i doszło do sytuacji, w której uzgadniono tą decyzję o warunkach zabudowy. Ze 178 czy 108, jakoś tak, takie tam ilości mieszkańców, do których kilka razy wysyłano listy polecone, tak, i którzy musieli tam wyrazić zgodę albo po prostu w ogóle nie zabierać stanowiska w tej sprawie. A z drugiej strony właśnie jest ten sąsiad, który miał już te bloki i który miał te warunki, na których chciał on się wybudować. Ten sąsiad stwierdził, że on wybuduje na działce obok kolejne bloki. I teraz, żeby uniemożliwić memu koledze, już nie żyjącemu,
jakiekolwiek działanie, to urząd wymyślił pasek jednometrowy. Nie trzy, tylko jednometrowy. Jeden metr. Tak. I w tym, no jest jeden metr, jakiś inny właściciel, to się uzgadnia z właścicielem tego jednego metra, no ale dalej już nie. To też jest niezgodne z prawem. Bo jeżeli chodzi o podjęcie decyzji o warunkach zabudowy, to mówi się o trzykrotności szerokości, tak, do ulicy, tak, no więc ta trzykrotność to zaspokoja też jego działka. Ten metr jest, to było więcej niż ten metr, nie? Ta trzykrotność. Także ja to znam. Ja to znam, bo... Ale z tego, co pan mówi, tak? No to jest jakby taka sugestia, że ta komórka w gminie, która zajmuje się tymi tematami, bo pani burmistrz bezpośrednio się tym nie zajmuje, ewentualnie jakąś tam ostateczną decyzję podejmuje, no to działa w sposób niewłaściwy i my dobrze o tym wiemy, My na swoim podwórku również mamy tego typu sytuację. Tak. To nie jest kwestia tej komórki, tylko to jest kwestia decyzji pani burmistrz, która powiedziała, że to i tamto. I ta komórka robi to, co pani burmistrz ale wie pan co, my mamy doświadczenie takie, że w Mieczewie był pan, który kupił działkę i ma drogę dojazdową, teraz mogę tutaj się w metrach pomylić, droga dojazdowa do tej działki jest szerokości 3 metrów. I właśnie tutaj problem polega na tej komórce, która o tym decyduje, bo przepisy w momencie, gdy on chciał warunki zabudowy, powiedzieli mu, że nie może się wybudować, bo nie ma drogi dojazdowej. On mówi, no jest droga dojazdowa, ale ona nie spełnia warunków. Dlaczego? Bo minimum, znaczy tą wartość może w tej chwili niedokładną, ale było powiedziane, że minimum to jest 3 metry. Ale ja mam 3 metry. Nie, ale to nie spełnia. To był taki absurd. I dopiero... 6 jest minimum. Pomijam fakt, jaka to jest wartość. Chodziło o minimum, on miał to minimum, ten pan mówił, że nie wolno i dopiero, gdy on poszedł z całą sprawą do pani burmistrz po wielu rozmowach i tak dalej, pani burmistrz zweryfikowała to i stwierdziła, aha, dobrze, może pan się budować. I to jest jakby dowód na to, że to jednak ta komórka działa w sposób niewłaściwy. To w przypadku pojedynczego mieszkańca, który ma problem właśnie z drogą tak dojazdową do jednej działki, to być może jest problem komórki. Dobrze, ale kolejny przykład. Mamy tutaj budowę wielorodzinną, która w sposób absurdalny została wymyślona. I my jako mieszkańcy zwróciliśmy się do gminy, żeby wydała nam warunki zabudowy. Nie do pani burmistrz, do komórki, która się tym zajmuje. Oni powiedzieli, że nie, nam nie wydadzą. Myśmy się odwołali do SKO. SKO powiedziało, jest obowiązek, pismo do gminy poszło, proszę to udzielić. Co zrobiła gmina? Nie, my nie traktujemy SKO poważnie, my... Były Ale pan chce powiedzieć, że mieszkańcy Mieczewa chcieli uzyskać wgląd do dokumentacji. Ja powiem tak. Decyzja o tym, że się lekceważy SKO, to jest decyzja burmistrza, a nie jakiegoś, przepraszam, urzędnika. Tak? To jest decyzja burmistrza. To on powiedział, słuchajcie, nic nie róbcie, tak? Po prostu. No ale pod tym żaden urzędnik nie będzie ukrywał, czy nie będzie się przeciwstawiał SKO zapisami burmistrza. No tak, no ale to mamy... To jest kwestia burmistrza. Po prostu to jest kwestia burmistrza. No ale warunki zabudowy... Bo ludzie się odwołują do SKO i mają tą świadomość, to myślą, ja też tak myślałam, tak. W takiej sytuacji się znaleźliśmy, że SKO rozwiąże sprawę. SKO przeczytało, poczywało 3 miesiące tą sprawę i wraca sprawę do rozpatrzenia burmistrza. Do gminy. I zalecają, żeby dokładniej przeanalizowało, co i rozpatrzyło. No to wtedy od komórki do komórki, od komisji do komisji, leży następne pół roku. Nie zajmują stanowiska, SKO nie zajmuje. My myśleliśmy, że SKO zajmuje stanowisko takie, tak. Znaczy, nie. Oni SKO, przeczytają i znaczy, zalecą. Znaczy, do przeanalizowania, znaczy, do SKO to jest różnie. Zobowiązuje się. Z SKO to jest różnie. To jest tak, jak jeszcze pracowałem różnie w komornikach, to tam w podobnej komórce mówią tak. Oni od drugiej strony mówią tak, mamy tą samą decyzję, czy bardzo podobną decyzję, tu jest pan A, tu jest pan B i pan A się odwołał i SKO odrzuciło, a pan B się odwołał i SKO przyjęło, nie? Więc, bo tam też są różne składy orzekające w tym SKO, to po pierwsze. Po drugie, jest tak, że w sprawie tego kolegi, o którym mówiłem, to SKO w ogóle to postanowienie, tak, bo chodziło o tą legalizację, gmina miała jakieś tam postanowienie wydać, w ogóle stwierdziło, że to jest w ogóle absurd. W ogóle to nie istnieje. Tak? To jest absurd, tak? Czyli jeżeli są rzeczy jakieś absurdalne, no to oni to mówią, że są to rzeczy absurdalne. Natomiast właściwością SKO nie jest bycie tym jak gdyby pierwszym organem, tylko to jest właśnie to skierowanie do tego
do tego właściwego pierwszego, czyli do gminy. Natomiast powtórzę, jest tak, że żaden urzędnik nie postąpi wbrew SKO sam z siebie. Po prostu to burmistrz mówi. Słuchaj. Nie zdecydowasz. Tak. No ale to no, burmistrz jest na tyle wszechwiedząca, że w sposób właściwy odpisuje na... Nie, nie, nie. Chodzi o inną rzecz. Chodzi o inną rzecz. Burmistrz podpisuje. Chodzi o to, nie, chodzi o to, że nic. Przychodzi pismo do urzędu, burmistrz widzi albo nie widzi, ale tak czy inaczej urzędnik przychodzi do burmistrza i mówi, panie burmistrzu, jest taka sprawa, mamy SKO, co robimy? Urzędnik tej decyzji nie podejmie. I burmistrz mówi to albo tam. A kto to pisze? No to, no pi- nie, to piszą, to pisze? Nie, to piszą to urzędnicy. Nie, 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 piszą myślę urzędnicy. O tym, a kto to pisze? A jak pisze tak? No, no, to jest no. A jak tak, a to musimy się nad tym powiedzieć. Tak, bo to o to chodzi, tak. To o to chodzi. A pan będzie bezstronny. Tak. Pisz. Jak, sąd do górnika. Ja chciałam jeszcze odnieść się do tego, bo tak właściwie, że nie przyjeżdżają. Jak jest w komornikach? Bo ja pamiętam przed laty i były zebrania, zresztą kiedyś były u was tak samo, były zebrania wiejskie raz na 4 lata przy wyborach sołtysa. Nagle później, jak się ożywiło i zebrania, a już teraz jak jest fundusz sołecki, to obowiązkowo ci, którzy przyjęli fundusz sołecki, to mają, muszą mieć zebrania co rok we wrześniu. No i jak pan Marciniak był, jeszcze poprzednicy, to my w ogóle nie wiedzieliśmy, jak wygląda. Jak poszłam do pana Marciniaka, to nie do generalnego, to w ogóle to odchorowałam i nie było interesu. Lęk, więc z panem nocy. Nagle jak zmieniły się władze, bo to tak z czasem, zmieniły się władze i zaczęły jeździć wszędzie po wszystkich wsiach. No trzeba oddać, czy to komu się podoba, czy nie. Pani burmistrz jechała wszędzie. Jeździła do emerytów, jeździła wszędzie. Aż w pewnym momencie zaczęli ją opisywać za to jeżdżenie i zaczęła mi przestała jeździć, trochę mniej jeździć. Przestała mi jeździć. I jeździła teraz wszędzie. Na każde zebranie musi burmistrz być i wszędzie, we wszystkich miejscowościach. Czy to jest obowiązek? I teraz jest jak gdzieś na przykład w jednym terminie, w jednym czasie są 3 zebrania, jest burmistrz, bo jednego tam akurat nie ma, no to jedno zebranie nie jest obsłużone, a poza tym są miejscowości, że się chętnie jedzie lub mniej chętnie się jedzie. Ale czy na przykład w komornikach jest też taki obowiązek, bo w innych miejscowościach burmistrzowie nie jeżdżą, ale jest. Nie robią jakiegoś referata, bo to znaczy, w komornikach jest, jeżdżą. Jak to jest obowiązek? Czy znaczy, nie no, obligatoryjne, czy po prostu... Jeżdżą. To jest z reguły styczeń, luty i jeżdżą. No bo mówię, teraz jeżdżą, przed laty to już nie znali. W ogóle nie wiedzieliśmy, jak wygląda burmistrz. Do kultury zobaczyłam, jak wygląda burmistrz. Do nas już nie przyjeżdża, bo już nas nie lubi. Gawro nie lubi. A teraz jeszcze też takie mam pytanie. Jeżeli ta miejscowość Mieczewo ma swoje stowarzyszenie i są tu ludzie, którzy są prężni, chętni działać tak, na rzecz tak. tej miejscowości, czy będzie pan wspomagał? Znaczy, to stowarzyszenie, czy będzie pan utrudniał? Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o... O to, co ja robiłem jako mieszkaniec. Jako mieszkaniec i jako szef stowarzyszenia zabiegałem o poparcie jeszcze przed pracą w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i to mi się udało 2 razy. 2 razy z powiatu i raz z gminy. Ja byłem po tej drugiej stronie, więc jeżeli byłem po tej drugiej stronie, no to rozumiem, tak, jak to jest właśnie ważne. I jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to są te konkursy, które są ogłaszane. Przed tymi konkursami warto, myślę, zrobić takie konsultacje po prostu, nie? Znaczy, jakie są potrzeby, tak? Żeby ten konkurs też jak gdyby, żeby on nie zabierał, że tak powiem, kryteriów takie, jakie sobie tam burmistrz wymyśli, tylko żeby on w jakiś sposób też odpowiadał no, potrzebom, tak? Państwo jako stowarzyszenie mają jakąś potrzebę, no jest kwestia tego, czy da się to umocować tak w gminie, tak? Jeżeli się da, no to też tak ten konkurs skonstruować, żeby tutaj państwa stowarzyszenie, czy inne stowarzyszenia w tym zakresie mogły, że tak powiem. Nam brakowało takiej osoby w urzędzie, takiej życzliwej, która by mogła, bo rzeczywiście projekty, ja akurat reprezentuję tu sołtysa, ale też jestem przewodniczącą koła gospodyń, ona jest zarejestrowana i mogłaby korzystać wielokrotnie z różnych funduszy. Ale napisanie projektu, to graniczy z cudem, no właściwie my nie jesteśmy do tego przygotowani. Zlecić to komuś, to trzeba mieć kasę, żeby zapłacić za projekt.
Musimy się spotykać w projekt i właściwie to musi być zgodny z statutem. Nie ma nikt do kogo iść. Znaczy, trzeba się wzajemnie wspierać, żeby go napisać, żeby do kogo odpowiednio wykorzystać. Trzeba się rozliczyć. Jak na przykład pół kolonie robię albo coś, to robiłam to, bo to jest małe, dofinansowanie z budżetu. Co się nauczyłam księgowości? Nauczyłam się wszystkiego do urzędu skarbowego, ale mimo wszystko... Teraz w tym nowym okresie tego programowania, jeżeli chodzi o PROW, czyli o to tutaj właśnie, to tam, tak jak mówiłem, będą mogli wnioskować również właśnie członkowie stowarzyszeń tych zwykłych, tak, koła gospodyń wiejskich, tak, i to wszystko, tak. Przetarliśmy szlak, możemy współpracować. I uważam, że, no, że właśnie, no, że no, sam jestem też tym urzędnikiem od drugiej strony, tak, i ja jako urzędnik stowarzyszeniom w komórkach nie pomagałem, bo nie chciały działać w tym kierunku, no, bo też nie był ten czas. Pomagałem szkołom. Natomiast ja pomogłem, ja jako Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, pomogłem Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Komornickiej, ale tak o tej drugiej strony, tak jak powiem, tej nieurzędniczej, tak? Więc w związku z tym, albo tym bardziej dlatego, że będą też te podmioty, że powiem, te o szerszym zakresie, że tak powiem, te mniej formalne też będą się starały o fundusze unijne, czy będą mogły się starać o fundusze unijne. I na tyle rzeczy nie są przygotowane, więc no, oczywistą rzeczą jest, że musi być taki ktoś. Tak? Albo w ramach innego centrum informacji, albo w ramach takiej komórki, taki po prostu porad. Tak? Taka, no i w tym momencie jest kwestia, że gdzieś tam może jest może za dużo, że powiem, kogoś, czy o kogoś gdzieś tam, tak, no, a tutaj akurat jest brak. No to musi być taki specjalny ktoś. Nie, taki specjalny jest ktoś. Tak. W niektórych gminach, czy w Wielkopolsce, jak mają problemy z takim, czyli to przychodzą do urzędu, urzędnicy pomagają w stworzeniu takiego projektu, czy ten, a tutaj w gminie naszej, jakby ktoś poszedł, to po prostu został wyśmiany. To znaczy, może to nie na temat spotkania z Panem, ale w tym temacie jest szkolenie nawet 20 listopada, także jak ktoś jest zainteresowany, to mam informację. Szkolenie? To PISOP z Barką organizuje, chyba Barka to jest. W Ośrodku Kultury będzie myślenie projektowe, tak się nazywa. Cały dzień tam coś. Cały dzień, 8 do 16. Natomiast no, takie podstawy myślę, że tam można załapać. No ale to jest znów tak jednostka. To wszystko się trzeba mieć najpierw swoją kasę, żeby ale to dołożyć. To są podstawy poza tak naprawdę, nie? Tak. Bo tak. To trzeba generalnie od drugiego końca robić, nie? Więc. No ale warto. Ale tak czy inaczej, jest tak, że teraz większe grono beneficjentów potencjalnie będzie mogło o to występować. Są to osoby, ci beneficjenci, no nieprzygotowani z natury rzeczy, bo zajmują się tym, czym się zajmują, a nie jakimś pisaniem jakichś wniosków unijnych, no to trzeba po prostu pomóc nim. Dotrzeć tam. No i pomóc, znaczy powiedzieć, że tu proszę bardzo jest ktoś, kto pomoże, nie? Kto to już zrobił kiedyś. No kto nad tym siedział. Panie, z gwiazdami się będzie skończył. A to będą bardziej projekty finansowane, refinansowane, jak tak można powiedzieć? No to jest na tej zasadzie co teraz, nie trzeba mieć własne środki, nie? Ale też jest kwestia pozyskania na to kredytu, nie? A też jest jeszcze kwestia ewentualnego wkładu własnego. Nie wiem, jak to będzie tam szczegółowo rozwiązanie, że jakiś wkład własny w postaci pracy na przykład, którą jakoś się tam po prostu rozlicza, tak? Według jakichś tam stawek, tak? I w tym momencie. Uśmiałby się Pan, jakbyśmy opowiedzieli Panu, jak ten... To proszę mi pani dyrektor na to przyjmował projekt. To proszę mi nie mówić, nie mogę wiedzieć. Jak Pan widzi jakby taki rozwój urbanistyczny gminy? Bo do tej pory to właściwie jakby taki główny nacisk kładziony był na no, taki deweloperski rozwój gdzieś tam. Wie Pan, w polu kapusty powstawały osiedla bez infrastruktury, o czym już żeśmy mówili, tam płynęły duże środki. Gmina zresztą do mnie też pisała, że priorytet na przykład budowy dróg jest w tych nowych obszarach rozwojowych, nie na istniejących
już obszarach, które są zamieszkałe. Czy pan też ma taką koncepcję rozwoju, żeby w ten sposób tak silnie urbanizować tutaj gminę, czy raczej? Znaczy ja zanim zacząłem mieszkać w Mosinie, przed 19 laty, mieszkałem w Swarzędzu. Na samym początku Swarzędzu mi się podobało. Teraz mi się tam absolutnie nie podoba, bo tam jest cała masa bloków. Jak przyjechałem do Mosiny, to mi się Mosina, że powiem, spodobała, bo była jak gdyby za lasem, z ogórami, za lasami, to była za lasem, tak? I nie było tego, tak? To była po prostu taka miejscowość, taka na uboczu, tak? I to mi się podobało. Znaczy nie wiem, czy poszczególnie, no bo każdy ma swoją specyfikę, ale taka właśnie taka na uboczu, nie? I taka spokojna, nie? I ja bym chciał, żeby taka była. Ten pomysł, żeby tyle bloków wstawiać, to jest niewłaściwe. Teraz jeszcze przyjęto plan miejscowy, gdzie mogą powstać bloki. Tam właściwie póki co nie chcę tego gruntu sprzedać. A ten plan trzeba będzie w ogóle odwrócić, jak tylko zostanę burmistrzem. W rejonie tutaj Straż Pożarna, tam bank, gdzieś tam, tam ten rejon. Tam jest plan miejscowy na jakieś bloki po prostu. Dzieci, no, ludzie będą parkować tam. Te samochody, no, jakiś totalny absurd, tak? Bo ktoś sobie wymyślił, tak? Przy dworcu już starczy. Jeżeli cokolwiek miałoby tam powstać, to kiedyś tam, nie wiem, za ileś dziesiąt lat, jak gmina już będzie na tyle bogata, to w tamten rejon uważam, trzeba przynieść po prostu urząd. W tym momencie jest kompleks, tak? Jest dom kultury, ośrodek zdrowia, tak? Bank, tak? Straż pożarna, tam jest wszystko, tak? Policja. Basen. Wszystko w jednym, tak? Takie no. City powstaje. Nie, ale byłoby wszystko w jednym, tak? A nie bloki. No absurd. Powtórzę, mieszkałem w Swarzędzu, lubiłem to miasto, teraz nie lubię, bo są bloki, nie? Bo to jest de facto dzielnica Poznania. A nie chciałbym znowu gdzieś emigrować, bo to znowu będzie kolejna dzielnica Poznania. No, jest cała drugi zabudowy na wjeździe do Mosiny, tam po prawej stronie, gdzie są no są. Kropki, no, tak. No bo znalazł się nagle jakiś właściciel, tak? I teraz właśnie tak. No chore, to jest bloki tak przy parku, przy drzewach tak w parku. Przy nowej obwodnicy. A jak się od nas sprzedawać? Jak ciepłe bloki. A jak pan się odnosi do znaczy, ja myślę tak, że póki tam nie ma jeszcze inwestycji, to każdy plan można odwrócić. Poszerzyć park? Nie, po prostu na zabudowę taką rezydencjonalną. Po prostu. Po prostu, póki nie ma inwestycji, planem można to odwrócić. Zabudowa nie więcej jak 10% powierzchni ziemi. No to ustało jakieś tam szczegóły, natomiast chodzi o to, żeby nie było tak, że powtórzę, że przy parku jest wjazd, kończy się las i nagle bloki. No, sami Państwo. Tam nie ma bloków nigdzie. Nie? No nie, ale właśnie o to chodzi, że nagle będzie ten wjazd. No. A teraz droga 430. I 431. No dobrze, najpierw 430. Znaczy, my nie jesteśmy zainteresowani Czerwonką, więc wolelibyśmy rozmawiać o drodze wojewódzkiej. Tutaj. Tam właśnie toczy się przecież plan. Czerwonka niech się toczy ale, powoli. No, gra. Ale my tu już mamy projekty, nawet projekty rozrysowane, tylko realizacja gdzie jest. Konsultowali projekty przebudowy tej drogi ile lat? 5 lat, 6 lat temu, albo 8? No właśnie, przygotowanie procedują. Piękne, nie, projekty są rewelacje. No to piękne. Słuchaj, jakby były dwa projekty. No tak, no, bo się źle zaktualizowały. Ale... Znaczy, no co do tej drogi, no to mówiąc uczciwie, że tylko na sercu, no co gmina może do tego, nie? No przecież to gmina może jedynie może tylko utrudniać tak naprawdę, a nic, mocy sprawczej, no nie ma, no to oni też mają jakiś budżet, tak, jest jakaś tam preferencja. Słucham? Ale chodnik jest na potrzebny. A to tak, ale to jest kwestia gminy, bo oni pieniędzy nie dadzą. No nie bardzo, bo oni mają tak daleko ten chodnik od drogi wyrysowany, że budowanie tymczasowego, jak? Ta droga ma być poszerzona, ta droga ma mieć... No, ale to jest projekt, ten chodnik jest wyrysowany, gmina wykona ten projekt? No to ten nie. On jest wyrysowany no to nie, tereny, które są prywatną własnością, najpierw wykupy czy... No to już w ogóle. Ale słuchaj, ale gmina może wystąpić do dróg wojewódzkich z jazd, chociażby na pogodę. Jazd. Jest obowiązkiem 10 metrów z drogi wojewódzkiej na ulicę
popychanie tego małymi kroczkami. No ale jakim małym kroczkami? Ile lat to trwa? Aż dojdzie do jakiejś katastrofy, a tym bardziej, że tu nikt nie przestrzega prędkości na tej drodze. Jeszcze zabieram fotoradary z troszkę. No właśnie, w ogóle się rozpędzą. No i w sobotę i niedzielę tiry mogą bezkarnie tu sobie jeździć. No. Dobra, wracamy do Czerwonki. Wracamy do Czerwonki, bo to gminne inwestycje. No to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. To jest pierwsza rzecz, żeby odblokować wjazd do Mosiny. Bo problem nie jest wyjechać z Mosiny do Poznania, tylko jest wjechać. No i... My się z tym zgadzamy, dlatego to blokuje środki na inwestycje poza Mosin. No, to ile, ile ta obwodnica by kosztowała w skali budżety? Dwa budżety? Gdyby trzeba było to finansować? Ale to nie jest obwodnica południowa, tylko tutaj to ściek. Nie, obiektu tam gdzie po tych torach, tak? Tak. No, no, jaka to jest skala w odniesieniu do budżetu? Ta obwodnica pięknie wyrysowana. Któryś z kandydatów wyrysował ją gdzieś na jakieś marko. Jaka to jest skala budżetowa? To są trzy całe budżety gminy? Nie. 80 milionów, 100 milionów, 50 milionów? Nie. Czy to inwestycja jednoroczna? Z jednorocznych oszczędności w budżecie. No to jednoroczna, to raczej tak. Ale to na dwa etapy, tak? Jeden etap do Pożegowskiej, tak? A drugi etap dalej. Czy to nie jest taka czteropasmówka z ekranami? Nie. To nie jest ta obwodnica, która od południa miałaby... Przez rogalinek. Nie. Przez tereny chronione. To jest abstrakcja. Dlatego to raczej się nie obawiamy. 1,5 metrowych, a o tym obwodnicę. No, autostrady my jeszcze tu nie będą. Zaprowadzić do elektoratu. Do większego. No niestety matematyka to jest ważna. Ale trzeba to zrobić. Trzeba też jeszcze ten już zaplanowany zresztą most przez kanał. Bo na razie jest tylko Lipowa. No, i kładkę do cmentarza. Ale jestem zainteresowany. Znaczy, no, jest jakaś kolejność, no i co jest ważniejsze? No, wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żeby ten ruch z Poznania po prostu rozładować, tak? Czyli ta Czerwonka, tak? No po prostu. To na dzień dobry, tak? Kwestia kanału, no trzeba, to jest też kwestia. Przez kanał i to wtedy jest kwestia jakiegoś mostu takiego niedużego, nie dla tirów, tak? Tutaj przez. No. O których my mało wiemy, bo innymi się nie interesujemy, ale na przykład ta szybka kolej, gdyby miała być, to co z tym przejazdami wszystkim? Jak my się przedostawać mamy? Jak mamy koło tego rozwalonego domu Mocka przejechać? Jak tam będą te szybkie pociągi? Tam nie będzie szybkich pociągów. A to co z tą linią kolejową będzie? To nie jest to. No nie, bo to kiedyś miały być szybkie pociągi. No i co? No i miały być szybkie pociągi i cały czas na tym będziemy stać? I kupiono pentolino do tego, nie? Natomiast szybkich pociągów nie będzie, bo nie ma tych torów, natomiast pedalno jest dalej, no jest, nie? Będzie jeździło na mniej dłuższych torach. Nie, Unia powiedziała, że nie będzie w Polsce szybkiej linii. Jak długo tam obecna nie będzie? Jak długo Unia będzie istniała? Nie. Czyli to ma być dwie możliwości. Nie. Tej szybkiej nie będzie, bo nas na to nie stać jako państwa. No ale cały czas się coś mówiło o jakichś przejściach pod torami. Znaczy tak. Z powodu szybkich kolei. Nie, to jest remont. Nie. To jest remont. A to tak, ale to nie jest szybka. Znaczy, jeżeli to jest normalna prędkość, tak, bo to jest 160 km, tak? To na niektórych odcinkach przed wojną to takie prędkości były. Szybka kolej będzie. Ale czy 160 trudno uciec, nie? Przed to tylko regiony. Warszawa, Gdańsk. Warszawa-Katowice. Ale to jest tak, że tam są prędkości tych 160, tak? Natomiast jest tak, że wyremontowano, to Urząd Marszałkowski wyremontował tor, jeden pojedynczy tor na Wągrowiec. I tam są odcinki, że tam jedzie 110 km. I ten wyremontowane do Gliska są odcinki, gdzie jest 100. Więc to są jakieś takie tam lokalne, ale to są też jakieś tam prędkości. Przy stosunkowo niewielkich pieniądzach wyremontowano. Są odcinki, gdzie na Gniezno tam jest 130 na przykład, tam 150. To jest taki standard, nie? I to szybkiej kolei wydaje mi się, że nie będzie. A z takich bardziej projektów abstrakcyjnych jest w ogóle jakaś szansa na przykład, żeby przywrócić w Radzewicach przeprawę, chociaż żeby rowerami przyjechać do Krajkowa? Jakieś takie pomysły na tą zieloną gminę?
Na przykład, no bo już nie wspomnę o takiej ścieżce rowerowej od nas. To takie turystyczne, te turystyczne kierunki. To nie jest jakaś mała nadzieja na jakieś uszczknięcie, jakieś pieniędzy dla gminy? Promocja. Droga rowerowa do Rogalinka. Tak naprawdę to powinno być z Kórnika do Rogalinka, przynajmniej do Rogalina. Znaczy, takie rzeczy, jest, które by tutaj znaczy pozwoliły. Jest tak, że jak pracujemy w Komornikach, no to tam właśnie tutaj był ten plan budowy dróg. I tutaj też uważam, że taki plan realny powinien być, nie plan, który będzie co roku zmieniany, tak, i co roku będzie zmniejszona ilość dróg do wybudowania, tak. Tylko plan, który będzie realny. Wolniej lub szybciej realizowany. Realny, tak, żeby po prostu, no bo ja, znaczy ja chcę, żeby po prostu ludzie ufali władzy. Znaczy tak, władza mówi, że nas stać na tyle, ale to na pewno jest. Nie? Bo o to chodzi, nie? Nie chodzi o to, jak żeby... jak nas nie stać, to będzie może nas stać za 2 lata, ale wiemy w jakiej kolejności. To nie tak. Generalnie ja w ogóle mam takie nastawienie, jestem bardziej ostrożny, ja wolę powiedzieć mniej i potem dołożyć niż na odwrót się potem tłumaczyć tak, że się nie udało, bo coś tam, nie? To wolę tak. Ale tak jak jest plan budowy dróg, tak też plan budowy ścieżek rowerowych. Znaczy uważam, że po prostu powinno być tak, że wszystkie miejscowości są sobą, że tak powiem, połączone. Problem jest z Wartą, nie? No bo to trzeba jakąś wartę przejechać i to jest problem. Ale my mamy tylko jeden most. Ale to jest kwestia, którą trzeba po prostu rozwiązać. Natomiast chodzi o co chodzi? No, chodzi o to, żeby to skomunikować, po pierwsze, pomiędzy nami, ale też po drugie... Związać z czymś. Żeby do Poznania też było. Żeby znaczy, wpływ na to. Nie ukrywam, że nas interesuje na przykład bardzo połączenie z Kórnikiem. Tu się nie da tą drogą dojechać do Kórnika inaczej jak samolotem turystycznym. No ale to już jest w tym momencie już... Wiem i chodzi mi o to, jak pan widzi taką współpracę z jednej strony Stęszew, z drugiej Kórnik, Mosina pośrodku. Czy tu nie da się nic zrobić z sąsiadami? No właśnie, sąsiadami. Sąsiadami, żeby coś zrobić, że nie jednym budżetem, żeby jakoś dogadać się na szczeblu przynajmniej 3 gmin, żeby to... Ale co to znaczy, że tak spiąć. Żeby się porozumieć, żeby wybudować jedną rzecz, tak? Żeby, tak, w tą ścieżkę, tak? W najniższej możliwej skali, w jakiej to zostało zrobione, przez obecny urząd, że autobus z Kórnika, kombus, jedzie do Mosiny, pomimo, że to jest inna gmina. Do Mieczewa jedzie, tak, sorry. Do Mieczewa dojeżdża i zabiera stąd ludzi i jedzie do Kórnika. I to nie jest bez znaczenia, bo tu mamy 7 km, a do Mosiny, przez Mosinę do Poznania mamy godzinę 40. Przejażdżki autobusem miejskim, mosińskim. Ale da się to załatwić, tylko znaczy, chodzi o infrastrukturalne rozwiązania, które inwestycyjne, czy nie można ich na szczeblu międzygminnym załatwiać? Znaczy można tylko w taki sposób, że no, znaczy, każdy realizuje u siebie, no bo Mosina nie może realizować... No ale żeby połączyć je w jakiś jeden wspólny projekt, żeby to... To jest kwestia no, porozumienia się tak? I kwestia tych priorytetów, tak? Czy uda się ustalić te priorytety. Tak? No to jest kwestia rozmów. Nie wiadomo, kto będzie burmistrzem w Kórniku, tak? Wiadomo, że raczej pan Pińczak będzie w Stęszewie, tak? Bo on już jest tam którąś kadencję, tak? Ale Kramowski w Kórniku pewnie też zwycięży. No za ten rynek, który robi, to nie wiadomo. No właśnie o to chodzi, że właśnie, że ja sam nie wiem pana Lechnerowskiego. Takie głosy za i przeciw, jedni chcą tego. Jak jeszcze potrwa to remont pół roku, to może być za późno na wszystko. Żeby samochody miały gdzieś stanąć, inni chcą że zielonego, ludzie sami nie wiedzą. To jest tak, jak jest sprzeczność interesów. No dokładnie. W budownictwie. I jedni chcą, żeby budować wyłącznie willowe, i to też drogie, a inni jak się bronią przed deweloperami, my też tak ciągle. Ale jak się nam przybywa mieszkańców, to się cieszymy. Jak nam się przerejestrowują, to się cieszymy. Małe mieszkanka sprzedają się lepiej, bo są znacznie tańsze, a takie wille to ludzie wypadają kredyty. Teraz jak rolnik dzieli ziemię, ciągle przez całe lata walczyłam z tym, bo dopytywałam się w różnych innych gminach i w Polsce, żeby na wsi, na wiosce, jeżeli te wolno stojące domy, żeby działka nie była mniejsza od 1000-1200 metrów. No przecież rolnicy dzielili, no to rolnicy dzielili na 500-metrowe działeczki, bo się dobrze sprzedawały. Cenę windowali do 200 zł za metr kwadratowy rolny, to kosztuje złoty ileś. No to taki biedny człowiek, który buduje się, no to patrzył, żeby jak, bo nawet wprowadził mnie inspektor w to, jak robił projekt w Radzywicach. To mówi, wie pani co, to się mniej, lepiej sprzedają, te mniejsze. Ja mówię, dlaczego pan takie małe 600 metrowe? Ja będzie ktoś miał pieniądze, to połączy, bliźniak zrobi. Bo takie 500 metrowe i patrzmy, na wsiach 500, 600, 700 metrowe działeczki, że się wielki dom, i samochód wjedzie na podwórze do garażu i już nic więcej nie stoi.
Już nic więcej nie ma. Droga jest taka maleńka. Każdy ma cztery samochody. Jak ktoś jeszcze przyjedzie, to nawet na drodze nie ma gdzie postawić. To jest jedna rzecz. A druga. Występowałam ostro. No tam deweloperskie czy takie. Nie chcą, żeby było, żeby deweloperzy, nie chcą tacy, sami się... To. Drogę najchętniej, żeby była sześciometrowa. Żeby za dużo nie szło na drogę. I ja ostro zaatakowałam, bo mówię tak, proszę pana, działki maleńkie, to gdzie te samochody mają stać? 500-metrowe, 600-metrowe działki, drogi 8-metrowe, jak stan? A gdzie miejsce na chodnik? Z jednej, z drugiej strony za chwilę to pożyjemy, będą chcieli z jednej, z drugiej strony chodnik. To będzie 6 pieszojezdnia pewnie. No bo to ile, jak przeliczą, jakie to jest długie, ile to odeszło na drogę, a i teraz co, żeby gmina kupiła i najlepiej, żeby im zapłaciła po 150 zł za metr. Nikt za darmo, albo za 30 zł nie odda. Ale nie, ale nikt, bo ten Kurnicki burmistrz powiedział, że ja spotkałam się z takimi, że chcieli oddać nawet, a my, że nawet za złotówkę nie weźmie. Zaraz dochodzi. Wszyscy mają oświetlenie, odśnieżanie, utwardzanie. Jak gmina, a to są ogromne pieniądze. A jak gmina tego nie wykupi, no to są drogi prywatne i należy do właściciela. On powinien, jak sprzedał ziemię, to powinien odśnieżyć, odświetlić, bo to cały czas jest on jest właścicielem. A wszyscy lecą, że tak przymykają oczy, no przymykają oczy i jedzie ta odśnieżarka, pan Sznury albo ktoś tam i tą drogę prywatną odśnieża. Nie ma żadnego obowiązku, bo jak jest droga prywatna, nawet musimy wystąpić o zgodę, żeby nazwać ulicę. Bo gminne drogi to tak, a prywatne. Każdy tam sobie wymyślił, że tam pod lasem, ach, ma taką działkę, to on ją podzieli na taki grunt, to ją podzieli na 10 działek i tam będzie. Trzeba drogę wybudować, tam za chwilę mówił, a nie, a gdzie, bo dzieci nie przyjeżdżają, a po to nie przyjeżdżają. I burmistrz w kierunku zapytał w kamionkach. Ile z państwa jest zameldowanych w kamionkach? No się okazało, że 20%. Mówię, no to temat skończony. I reszta podatki wszyscy, bo od tych ludzi podatki idą do Poznania. Nie do gminy Kurnik, nie do gminy Mosina. Mógłbym się wypowiedzieć, bo się nie zgadzam z tą teorią tak, w sprawie meldunków. Ale wszyscy chcą tutaj. I teraz albo dzieci dowożą do Poznania, albo do wiejskich szkół nie będą chodzić. Tak, ale wszyscy nie meldunek. Ale jeżeli coś oczekiwać, to wszyscy lecą tutaj. Więc to są też takie działeczki malutkie, ceny jak najniższe. No tutaj... Deweloperów nie chcemy. No, no, i też przypadek w Czopurach, gdzie... Dróżki takie. Gdzie gmina tak, jest właścicielem gruntu, ta gmina jest dumna, bo inwestor zasponsorował. Kto jest dumny? Gmina. Pani burmistrz. Pani burmistrz. Jest dumna, tak, bo... Gmina poczuła się urażona. Bo inwestor tak, no... Wybudował tam większość środków, on włożył w budowę drogi. Jest to ta droga, która jest ostatnim tym fragmentem tej zabudowy, tak? Od strony Kuszynki. Ta pochyła czy jakaś tam? No ta ostatnia, tak? I gmina to przyjęła, tak? Natomiast to jest tragedia, bo to jest tak. Raz, jedyny, zwykle jeżdżę tutaj przez Łęczycę. Ale czasem jeżdżę tamtędy. Raz jedyny widziałem, jak była powódź. I tam to zalało. Ten cały teren. Wody z Głuszynki, one biegną od Kurnika, zanim myśla, tak to jest ta cała zlewnia, tak? I po prostu jest tak, że jeżeli znowu będzie taka podobna powódź, to ten cały teren będzie podmywany i ci wszyscy mieszkańcy będą mówić tak, droga jest gminna. Czyli gmina będzie, tak? To już nie deweloper, tak? Ale inspektorzy Bańkaptów ciągle pisze o tym, inspektorzy przyjeżdżają, odbierają. To już nie deweloper, tak? Będzie o to dbał. Nie deweloper będzie bronił tych mieszkańców, tylko to gmina, tak? Droga jest gminna. A pan będzie musiał swoje służby wyasygnować do układania worków. No a co? No, no nie ma wyjścia, nie? Dużo worków trzeba już wyjść. No nie ma wyjścia. No bo może trzeba szkolenie przeprowadzić. Słuszna koncepcja. Nie, ale tak jest, tak? No i to jest tragedia, tak? To będzie zalewane, bo cały Kurnik to są magazyny i ta woda od razu spływa do Kuszynki. Się nigdzie błyskawicznie. Nie... No i cyk, i leci. Jak się będzie... I tam, no to jest... No ale to jest to woda. Nigdy tam nie była. To jest to woda. Byle teraz, a co później... To jest tak, jak przedtem była też wszędzie były ziemie, drogi gruntowe, bo deszcz padał, za chwilę już było po deszczu. W tej chwili wszyscy to nic pięknie.
wybrukowane chodniki, całe ulice wybrukowane chodniki. I jak jest ulewa, czy w Daszewicach, wystarczy, że jest lekko pokryty grunt. A jeszcze, to są momentalnie zalewane. A jeszcze mamy dachy na domach, jeszcze mamy na pozycjach, też mamy tam boski i tak dalej. Że jest nas wszystko od deszczu. Tak. Nagle, ale w ogóle my wszyscy mamy takie wszędzie w koło. To nie jest mało dla nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie ma gdzie wpływa, a w miastach. A egzekucja podatku od nieruchomości. No to trzeba. Wydaje mi się, że w naszej gminie tak sobie to jest. Nie no, trzeba, no po prostu no, jak ktoś ma, no to... A czy to strażnicy nie mogą się przejść w sobotę po godzinach pracy sprawdzić, gdzie pali się światło? No. Po ciemku? Tak. No i teraz te wszystkie drogi się na drogi, bo jak zaczynają budować drogę... Postęp! Rany! Znaczy, no jest tak, jest tak, że no... No bo wszyscy opowiadają satelitarne zdjęcia cudawianki, a może po prostu trzeba się przejść. To nawet nie satelitarne zdjęcia, tylko kiedyś jeszcze jak wracałem... Przepraszam, że tak wracam, ale to są moje doświadczenia, że powiem, życiowe. W Komornikach, to tam... To były jakieś śmieszne pieniądze. Wynajęliśmy jako gmina, czy zapłaciliśmy za usługę zrobienia zdjęć dla celów takich promocyjnych. Pewna osoba leciała paralotnią z silnikiem. Dwuosobowy, że tak powiem, ten obieg latający. Teraz mam drogę. Jest zidentyfikowany. No, i po prostu, drona słabo widać. I po prostu no, i oni to przelecieli i całą gminę wzdłuż i wszerz. Jest tak, że myśmy to do promocji wykorzystali, tam do kalendarzy i tak dalej, ale się okazało, że właśnie z działu infrastruktury komunalnej o, wzięli i patrzą, o, mamy, nie? I się okazało, że tak, kwestia budynków i kwestia płacenia czy nie płacenia za jakieś budynki, ale to też kwestia drzew i nielegalnej wycinki drzew. Po prostu, tu jest drzewo, a gdzie jest to drzewo? Tak. Mm. Czyli niewielkim kosztem, to jest kwestia, straż musi przejść, tak, ale prościej jest nawet tak, na takiej niskiej wysokości, tak, po prostu lecieć, nie wiem, 1000 czy 2000 złotych. Nawet myślę, że jakby tak strażnicy przeszli się i tak zatrzymali się przy każdym domu, popatrzyli, to nie trzeba by nic robić, tylko ludzie by dobrowolnie popłacili. Może no to, ten mechanizm no wystarczy. To jak gdyby też, natomiast no jest tak, że... No, że nikt tego nie egzekwuje. Nie? Ale jesteśmy blisko od razu tego tematu śmieciowego, bo to też jest taki temat, który jest rozgrzebany i tak powiedzmy, że na wyższym szczeblu on jest rozpieprzony, ale tak. No, jakieś wizje? Coś robić, coś w gminie? Znaczy ja osobiście jestem co z tym związkiem zwolnikiem. Między gminą, czy ZUK nie powinien tego mieć w swoim ręku? Jestem zwolennikiem wyjścia ze związku tego międzygminnego, ale pójścia do Lubonia, czy raczej szukania rozwiązania samodzielnego? Samodzielnego. A wysypisko? To jest tak. Luboń wyszedł i śmieci gdzieś wywozi. A gdzie oni wywożą? I nie płacą więcej, nie wiem gdzie wywożą. Natomiast mam kontakt z tym byłym burmistrzem Lubonia, który to zrobił. Znaczy Marian Wany, wtedy kiedy był tym burmistrzem. Tir za tirem, tak obserwujemy przez pana. Zakaz 20 lat. Ale to pewnie przez Radzewice. Już mu nie wypali kręcze. Przez most jeżdżą. Nie, ale najgorsze strasznie jest zamknięta, bo sobota i niedziela. Ale jak ten most się skończy, to gdzie będziemy... Znaczy i on to zrobił. Z drugiej strony jest też tak, że na przykład pracownicy zakładu usług komunalnych mówią, że oni wywożą do tego selektu te surowce wtórne, no na przykład plastiki. I tam jest tak, że jest niby ten selekt, ale jeszcze jest drugi selekt, który jest firmą niemiecką. I wybiera cele przyrzeczne. Która to firma, no wielkie pieniądze na tym zarabia po prostu. Tak naprawdę oni zarabiają. I mówi tak, zawożą tamten plastik, jakieś pieniądze dostają, oni tylko to przemielą i sprzedają to za dwa razy drożej, tak. Mhm. Czyli są, albo na przykład, ja nie rozumiem, dlaczego jest tak, że koniecznie jakaś firma z zewnątrz, jeżeli już muszą być te parkometry, tak, to dlaczego jakaś firma z zewnątrz to musi robić. A nie ZUK. Robi to firma z zewnątrz i to jest tak, wyprowadza pieniądze na zewnątrz, powinny być u nas, z jednej strony. Z drugiej strony jest tak, że ta firma, która pobiera te opłaty, to ona powinna na przykład
odśnieżać miasto. To leży w jej gestii. A tu się okazuje, że jakaś jeszcze kolejna firma zewnętrzna, tak, odśnieża miasto, tak. I znowu pieniądze wychodzą na zewnątrz. No tak. I zatrudnienie? Albo na przykład zlecanie jakichś prac na terenie gminy. Ten ktoś nie ma sprzętu, idzie do zakładu usług komunalnych i pożycza. Podwykonawca, tak? Tak, to jest absurd. I to jest ile rzeczy, które po prostu wychodzą. Burmistrz może mieć na to wpływ? Może. Będzie pan widział to? Oczywiście, że tak. Ale jaką decyzję może wydać burmistrz osobie, która podwykonawcę weźmie sobie? Co zakaz? Nie, to nie jest kwestia. Znaczy tak. Ta osoba dostała po prostu zlecenie z urzędu. I ta osoba, nie mając sprzętu, no do pewnych kwot nie ma przetargu. Aha, tej drobniejsze. Tak. I ta osoba, nie mając sprzętu, pożyczyła. No, absolut, tak. A jeżeli chodzi o jeszcze tą strefę parkowania, tak, to jest. To ja powiem tak, ja nie wiem, jak to jest rozliczane tak do końca, bo kiedyś, jak tam mieszkałem w centrum, to dwa razy otrzymałem mandacik. Jeden kwit, to miał, niestety nie zachowałem tego, miał numer tam 5000 ileś, a parę miesięcy później 40000 ileś. Przez kilka miesięcy tak przyrosło. Ale dochód w gminie? Nie, to tak przyrosło. Ja nie wiem, czy to tak przyrosło, czy też... Może no, zapas bloczków był 100 tysięcy. No właśnie, i raz dół, a raz górę. Więc, a tutaj pani burmistrz mówi, że 85% wpłat wpływa do urzędu. No, tych, które są rejestrowane, no to wpływa. Okay. Jeszcze coś? Jeszcze najważniejsza sprawa też służba zdrowia w Mosinie. Znaczy się... Historia właśnie. To jest prawie 22 tysiące ludzi. Tak zostało teraz na lodzie. Z powodu tego konfliktu, jaki jest z tym budynkiem. To jest tak. Czemu na lodzie? Proszę panią, mieliśmy tutaj przychodnie w Rogalinie, a teraz ja muszę jechać 7 lat. Jeszcze nagrałem? Zaczęłam się przepisywać z tego powodu, że ktoś ma kaprys i likwiduje to? Nie, to jest kaprys. Ale w Rogalinie to nie jest wina gminy, tylko... To nie jest tak. To po prostu od lat już miało być. Od lat to miało być. Ale dobrze, od lat nie było wiadomo, że to można było inaczej zorganizować, można było wybudować. Ile było obiektów w Rogalinie, żeby można było tą przychodnię tam zrobić? No nie wiem, nie mam pojęcia, jest w Siąfnikach teraz. Ładnie by było. Ja nie wiem, czy oś gmin, bo to już nie odpowiem, czy oś gmin ma obowiązki, ośrodki zdrowia, to jest narodowego funduszu. Nie, to jest płatność, ale gmina ma obowiązek zapewnić służbę zdrowia. Służba zdrowia jest, jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który zleca. Który zleca lekarzom. W Mosinie na budynku, gdzie była przychodnia, widziała pani, jaka tam jest tablica? Wiem, tam trzy konkurencje się. Nie, ja nie mówię, kto to wybudował, z jakich środków to było wybudowane. Czytała pani tą tablicę, jak mówię? Myślę, że ta tablica. Nie chodzę, jak to zrobić? Proszę się przejść zobaczyć. A w ogóle nie chodzę do lekarza, bo się leczę. Nalewkami. Teraz na parę lat. Awantura do opanowania? Unikam. A ośrodek? No teraz nie wiem. Bo to jest tak. Ogłoszony przetarg jeden, drugi. Potem płacono umowę z kimś. Bo to kasa. I teraz do końca nie wiem, na jakich warunkach, czy na tych samych, na jakich był przetarg, czy na innych warunkach lżejszych podpisano umowę z tym kimś trzecim. No i umowa obowiązuje. Z drugiej strony jest tak, że mieszkańcy się nie poprzenosili raczej do tej spółki, czyli pozostali przy starych. To znaczy, że ta nowa miała, nie wiem, może teraz ma więcej, ma niecałe 1000 pacjentów. To znaczy, że trudno będzie się utrzymać w tym budynku z takim czymś, że... Około 200 zł rocznie, ale każdy pacjent na wadę złota. Także to jest... A teraz natworzyło się tyle tych
To jest dobry interes, czy przychodnie zaraz jest apteka? Znaczy cofnąć do tyłu może tylko w ten, sposób, jeżeli się wykaże, że cała procedura była nieważna. I anuluje się procedurę. No tylko wtedy. Tylko wtedy. No. Czy ja taki temat mam targowisko w Musinie? Myślę, że to. Że to jest miejsce, które chętnie jest odwiedzane i ludzie przyjeżdżają z dosyć daleka, bo tak jak patrzę na te inne miejscowości wokół, to nie ma tego typu targowiska, gdzie są świeże owoce, warzywa, rolnicy przyjeżdżają i inne rzeczy też. Ja myślę, że tam, bo tam wtedy ze Śremu i tam z Lubomir i tak dalej, także. Ale żeby to funkcjonowało, dla tych, którzy przyjeżdżają z dalej, to musi istnieć parking, a tam jest wiecznie zatłoczony. Jest co prawda ten parking u góry, tam wszędzie się parkuje, właściwie parkuje się wszędzie, gdzie się da. I myślę, że to trzeba by troszeczkę usystematyzować, może tę część bliżej kanału, która jest rozdeptana, rozjeżdżona. To jest prywatne, pewnie. Już tam się nie ja nie wiem. To chyba nie jest barwa, to barwa? Nie, barwa. Nie barwa. Między targowiskiem, które jest włożone kostką, a kanałem jest no, takie klepisko, na którym się jakoś tam parkuje. Ale tam stawają przecież te samochody. Które stawają, ale ja myślę, że tam może jakiś taki rzeczywiście parking. Ale chociażby parking można zrobić między kościołem a cmentarzem. Nie Państwo, jak kawałek sobie mostkę przejść na rynek. Może, ale wie Pan, jak Pan jedzie, gdzie jest 5 kg ziemniaków, chce Pan nosić? Konkluzja. Znaczy, no, szanowni Państwo. Szanowni Państwo. Jestem doświadczonym urzędnikiem. Pracowałem w Urzędzie Gminy Komorniki w miejscach takich, jak mówiłem, takich strategicznych. A co ważniejsze, mam wykształconą w sobie taką racjonalność, znaczy racjonalne podejście do rzeczy. Tego się nauczyłem w Gminie Komorniki. Pracując w Urzędzie Marszałkowskim poznałem sprawy funduszy unijnych, w ogóle pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Jestem doświadczonym urzędnikiem, a z drugiej strony jestem zaangażowanym mieszkańcem. Bo powtórzę, Rada Rodziców w jedynce, teraz Rada Rodziców w dwójce, publikacje historyczne i inne działalność. A tego w plusa nie wpisałem. Komornik jest fundusz sołecki przyjęty czy nie? Teraz nie wiem, bo to już 5 lat już mnie tam nie ma, więc nie wiem. Aha, fundusz sołecki jest 4. Drzwi Pan przed nami nie zatrzaśnie. Nie. Jak przyjedziemy do Musiny wszyscy razem, to wejdziemy do Pana. To wtedy przyjdziemy do większego pomieszczenia. Do sali szkoleniowej. No to dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Serce mówi tak.